Witam Cię, Arturze. Witam, witam. Dzisiaj kolejna część z cyklu Wiem, że nic nie wiem. Chcielibyśmy w tej części przedstawić więcej informacji na temat czasu i ogólnie tytuł jest Pętla czasu, a chodzi o to, że można powiedzieć, że to jest rdzeń wszystkiego, żeby zrozumieć całość, to trzeba wyprostować pewne rzeczy i wcześniej nagrywaliśmy na temat chronologii, tutaj Artur przekazywał, gdzie są błędy wykazane. To nawet widać, jak się rozpływają chronologie, czy opisy tych chronologii w różnych stronach typu Wikipedia, czy źródła, różne źródła tego podają różnie. Także nie jest to uściślone. No i w tym odcinku będziemy chcieli pokazać, rozwiązać kod. Jest to, można powiedzieć, nietypowy odcinek, bo tutaj pierwszy raz, mi się wydaje, chociaż to każdy będzie miał sposobność ocenić, czy to tak jest, staramy się wykazać jakiś kod, schemat powtarzający się. Pętla czasu właśnie wskazuje na to, że coś się cyklicznie powtarza i ma wpływ na zamazywanie się tej naszej prawdziwej historii. No i myślę, że dzięki tutaj prezentacji i rozmowie uda się to przybliżyć. Ja byłem sceptycznie nastawiony, zresztą zawsze byłem sceptycznie nastawiony do tych różnych katastrof, końców świata, bo obserwuję to ponad tam 20 lat i nigdy się nic nie wydarzyło, ale tutaj za to bardzo długie godziny rozmawialiśmy na temat tych obliczeń, no i naprawdę pojawia się bardzo dużo takich nieścisłych jakby dowodów czy cykli, które trudno podważyć. No, także każdy będzie mógł to wykazać, każdy będzie mógł tutaj skomentować. No i może nam się uda to rozwiązać, co wydaje mi się, że, bo tak, jak nie powiemy o tym, to będzie źle, że nie chcieliśmy o tym powiedzieć. Jak będziemy o tym mówić, to że straszymy ludzi, ale mi się wydaje, że każdy powinien sobie to zbadać sam i wyciągnąć jakieś wnioski na ten temat, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważna informacja. Tutaj też wykażemy, staram się rozwiązać taką pewną zagadkę, którą jakby nikomu się jeszcze na świecie nie udało rozwiązać. Także tutaj będziemy mieć troszkę dowodów. Także zapraszam Artura do prezentacji i do dyskusji i rozmowy na ten temat, bo mamy bardzo ciekawe informacje do przekazania. No, zaczniemy jak gdyby mniej więcej spróbujemy kontynuować to, co wcześniej, czyli wykazaliśmy, że są pewne różnice w chronologii. Dzisiaj spróbujemy pójść dalej śladami przodków naszych Polaków, a w istocie to nie tyle jest to Polaków, co haplogrupy R1A1, dlatego że to jest nasz korzeń. My wszyscy, co nazywają się, określamy Słowianami, wywodzimy się z tej grupy, ale nie tylko, można powiedzieć, to, co dzisiaj się nazywa Słowianami, pochodzi z tej haplogrupy. I no, spróbujemy przejść dalej. Taki dosyć ciężki temat, bo okazuje się, że nasi przodkowie pokazali nam, iż coś, co się dzieje na Ziemi, zdarza się niestety cyklicznie. Różne rachuby niezrozumiałe przez wieki, a to dlatego, że coś musiało się wydarzyć, w zasadzie mamy na całym świecie. Mamy u Majów, mamy w hinduizmie, mamy w Sumerze, mamy w przekazach biblijnych. No, w zasadzie czegokolwiek się nie dotkniemy, to istnieją cykle pokazane w formie czegoś, co się powtarza. I w zasadzie to pokazuje nam, że wszystkie wcześniejsze cywilizacje, bez znaczenia, w którym zakątku Ziemi napotkamy na nie, czy odniesiemy się, to wydaje się, że znali jakiś schemat, który istniał w tamtych czasach. Co więcej, okazuje się, że system ten, który został zaburzony, został, poszukiwano klucza nowego, który zaczął ponownie obowiązywać i okazuje się, że taki też istnieje. I
możemy jakby zacząć przechodzić, spróbujemy omówić poszczególne jakby rachuby czasu i zaczynając od Indii. Takim rachubą jest Mahayuga. To jest dosyć niezrozumiały dla większości ludzi system liczenia czegoś, co ma być liczony niewyobrażalnie dla nas latach, bo cały system trwać ma ponad 4 miliardy lat i taka Mahayuga ma się składać właśnie z czterech części, tak jak tutaj widzimy z Kaliugi, Dwaparyugi, Tretajugi i Satyajugi i tak jak widzimy... Przepraszam Cię Arturze, to jest bardzo dobry przykład, tutaj słowo lat, mamy tutaj, lat oznacza, że kiedyś używano zresztą różnych kalendarzy księżycowych, słonecznych, lunarnych, to jest właśnie księżycowy w różnych okresach czasu i oczywiście tutaj mamy słowo lato, liczono inaczej, tutaj dzisiaj nasz kalendarz zaczyna się po prostu, może powiedzieć 1 stycznia od zimy, ale system liczenia i systemy liczenia piętnastkowy czy inne po prostu w różnych okresach się zmieniają i do dzisiaj nie potrafimy jakby ująć wszystkiego w całość, prawda? No bo mamy jeszcze też podział na lata jakby boskie i na lata człowieka, prawda? I tutaj też jakby jest rozgraniczenie dwóch różnych systemów, ale dzisiaj nauka to wszystko sumuje i podaje jako lata, 12 miesięcy, ale tak naprawdę no to trzeba mieć już jakąś też wiedzę, żeby dojść do tego typu zrozumienia, o jakie lata chodzi, prawda? Tak, no w każdym razie w przekazach pochodzących właśnie z Indii no, mamy takie wartości, które no, dla nas w obecnym momencie są raz, że bardzo wielkie i niewyobrażalne, a dwa, w zasadzie nawet nie wiemy, co one mogą określać, do czego się odnosić, bo w ogóle nie mamy takiego zasięgu, żeby cokolwiek wiedzieć, co było na przykład 432 tysiące lat temu, a generalnie cała ta rachuba, jeszcze żeby było jasne, liczona jest od końca, czyli pierwszy okres liczony, jaki miał być, to miał właśnie trwać 1,728 lat. Następny miał być, czyli jako Treta Yuga, miał trwać 1,296 milionów lat. Przedostatni 864 tysiące i ostatni miał trwać 432 tysiące lat. I w każdym z tych okresów no, miał się pojawiać Winszu, który miał przychodzić w różnych inkarnacjach i było to określane jako awatar. No, żeby to sobie wyobrazić, to dokładnie na takiej mniej więcej zasadzie jak nakręcony film hollywoodzki o właśnie pod tytułem Awatara, że jest ktoś, kto się wciela w inną postać, człowiek tego danego osobnika z innej planety. I w hinduizmie występuje 10 takich awatar. Tak jak tutaj mamy wyszczególnione i co ciekawe, takie awatary, które są opisane, one nie tylko występują, okazuje się, takie postacie w mitologii czy w wierzeniach Hindusów, ale znajdujemy odzwierciedlenia w zasadzie w innych przekazach z innych mitów. No i tak na przykład taki ryba człowiek, który wyszedł i nauczył ludzkość, przekazał wiedzę, występuje u Sumerów. Z kolei wielkiego żółwia spotkamy w mitach chińskich. Dzika znajdziemy w mitach greckich w postaci dzika kalidońskiego, z którym walczyli herosi. Także część tych osób już da się zidentyfikować, że no nie tylko w jednym miejscu to występuje, ale jak widzimy w zasadzie na całym świecie w przekazach. I ostatnim jak gdyby postacią występującą jest Kalkin. To jest postać, która w zasadzie ma zwiastywać koniec okresu i co właśnie istotne jest,
bo przez dużą część Hindusów jak gdyby uważa się, że żyjemy w tym momencie w ostatnim cyklu Mahalyugi, natomiast część odłamów uważa, że ten ostatni cykl już był, czyli w zasadzie teraz trwamy w kolejnym cyklu jak gdyby tej Mahalyugi, czyli w kolejnej Mahalyudze jesteśmy. No i to też pewne obliczenia, nawet da nam odpowiedź, która z grup jest bliższa prawdy, bo być może udało nam się to wyliczyć, do czego pomału dojdziemy. Tutaj mamy na tym schemacie dokładnie zobrazowane przejście tych cykli, tych jug i teraz widzimy, że ta Krita Yuga jest najdłuższa i każda następna się zmniejsza, co łącznie daje nam 4 miliardy 320 milionów lat. I zwróćmy uwagę, że nieoczekiwanie wpasowuje się to nam w tak zwane współczesne datowanie istnienia Ziemi, które mówi, że Ziemia trwa 4,5 miliarda lat. Pytanie teraz jest, czy nasi naukowcy faktycznie byli w stanie to obliczyć, czy po prostu próbowali się pasować do tego, co mówią stare przekazy. I teraz pytanie jest, czy ten strzał był trafiony, czy nie był trafiony, czy takie 4,5 miliarda lat im wyszło tylko dlatego, że właśnie bazowali sobie na tym, ale nie mieli pewności w ogóle, czy ta miara w jakiejkolwiek dobrej jest jednostce, czy faktycznie jest to w latach. A może... oni tego w ogóle nie badali, przypuszczam. No, na to właśnie wygląda i zwłaszcza tu to potwierdzenie, że oni pokazują, że Ziemia trwa 4,5 miliarda lat do rachuby, która w istocie nie do końca została prawdopodobnie dobrze odczytana, wskazuje, że wiemy, że nic nie wiemy. Tak bym to określił i to jest wszystko takie gdybanie i współczesna... Jest, no bo to chociażby badania archeologiczne nie są dokładne, mamy te metody C14, C13, mamy metody, które uwzględniają mikroby, inne nie uwzględniają. Wiadomo, że bakterie, mikroby potrafią zmienić okres, czy zwęglić coś, czy przetworzyć po prostu, a wszystko jest oparte jakby na badaniu węgla. No i też nie bierze się pod uwagę, skąd ten węgiel w jakim czasie mógł powstać. Także tutaj jest to dość obszerne, żeby to wszystko... Tak. Co istotne jeszcze jest to, że wszystkie te ewentualne badania w ogóle nie uwzględniają jakichkolwiek parametrów związanych na przykład z kataklizmami. Tego nikt nigdy nie brał pod uwagę, jaki to ma mieć wpływ. Czyli de facto, czy przyrost Ziemi, czyli warstw, czy innych takich rzeczy, jest brane pod uwagę na podstawie niezachodzących żadnych innych gwałtownych czynników zewnętrznych. I to może mieć olbrzymi wpływ, bo warstwa, która powiedzmy na podstawie opadania tworzyłaby się przez 100 tysięcy, 200 tysięcy lat, w wyniku katastrofy globalnej, chociażby powodzi, o której w zasadzie na naszej planecie mówi wszystkie cywilizacje, jakie tylko istniały, nawet przy lokalnych powodziach widzimy, że naniesienie metra mułu trwa raptem 1 czy 2 dni, może zostać tyle naniesione, a przy tak zwanym opadzie swobodnym taki proces trwałby wieki, bo roczny przyrost to jest na poziomie 2 czy tam do 5 milimetrów. Więc widać teraz, jak duża może być różnica i jak duża niedokładność przy datowaniu. Teraz spróbujemy dowiedzieć się, co w ogóle jest związane z tą miarą hinduistyczną i czy faktycznie jest możliwość dotarcia, co próbowano nam przekazać w formie chociażby takiej rachuby. I trzeba zwrócić uwagę, że w
okresie do tak zwanej wojny bogów, o której wszystkie cywilizacje mówią, to wszystkie jak jedna opierają się o rachubę czasu roczną składającą się z 360 dni. I co ciekawe jest to, że współczesna nauka uważa, że ci ludzie w tamtym okresie byli, no, nie potrafili tego w ogóle policzyć. W zasadzie no, nie, okazuje się, że nie potrafili zliczyć do 365, bo tylko do 360 i generalnie wszyscy. A potrafili postawić tak zaawansowane budynki, konstrukcje. No to jest jasne, to jest jasne. Potrafimy postawić. No dokładnie, to jest oczywiste, że tutaj to trzeba wcześniej wyliczyć, narysować, by coś zbudować. No ale tak już żyjemy w takich czasach, kiedy jedno z drugim się nie zgadza, a nauka jest oparta na wierze, czyli można powiedzieć, że mamy nową religię naukowców. Prawda? Tak, bo znaczy, generalnie zawsze łatwiej jest znegować i powiedzieć, że ktoś się mylił, niż pokazać albo uwierzyć w coś, no, że no tak, wcześniej było inaczej, czy chociażby Ziemia miała inny cykl, który wszyscy doskonale znali i z jakiejś przyczyną się zmienił. Prościej jest powiedzieć, że po prostu tamci się w tym czasie mylili, nie umieli po prostu policzyć. To nic, że według kalendarzy wiedzieli, kiedy mają siać, kiedy mają zbierać. No i biorąc pod uwagę, że tylko na jednym roku mieli się przestrzelić o 5 dni, to po 5 czy po 6 latach już mieliby problem w ogóle z cyrkulacjami miesięcznymi w skali roku. Także ci ludzie doskonale wiedzieli, co podają, według czego liczą, doskonale wiedzieli, jakie były cyrkulacje. Co więcej, oni wszyscy, jak jeden, dokładnie nam mówią, że zmiana czasu na Ziemi jest ściśle powiązana z tak zwaną wojną bogów. Coś, co Grecy nazwali tytanomachią, coś, co w mitach nordyckich objawia się jako Ragnarok. W tym czasie właśnie wszystkie one podają, że przesunęły się gwiazdy na niebie, nigdy więcej nie powróciły na swoje miejsce. Inne podają, że właśnie przechyliły się Ziemia w danym kierunku, czyli de facto wszystkie podają to, że Ziemia zmieniła swoją osiowość. I co najważniejsze w tym wszystkim, wszystkie cywilizacje jak jedna od tego czasu porzuciły wszystkie swoje rachuby. I teraz tą rachubę, chociażby o której żeśmy zaczęli, tą hinduistyczną, ona w pewnym momencie została całkowicie porzucona na wiele, wiele wieków i odtworzona ponownie i dlatego nie do końca prawidłowo mogła zostać odczytana i stąd mogą wychodzić takie wartości, a nie inne. I tutaj dla przykładu pokażę, że na przykład w mitologii greckiej okazuje się, jak tworzy się drzewo genealogiczne, to pierwsze pokolenie tak zwanych tytanów, bogów, wydaje się, że ma nawiązanie do planet. Pojawia się tutaj Gaja jako Ziemia, później ponownie jest Pontos jako znowu Ziemia, Uranos, który dzieli się na kolejnych bogów, natomiast pewne tu postacie i potomkowie odpowiadają ilości planet w naszym Układzie Słonecznym, łącznie z księżycami ich. Dopiero późniejsze pokolenia bogów i tytanów jakby miały odniesienie do postaci. I w zasadzie tutaj Gaja i Tartar jest coś, czego brakuje w naszym Układzie Słonecznym za dużo, odpowiadałoby planecie wcześniejszej, dosyć dużej, która mogłaby się znajdować pomiędzy Marsem a Jowiszem i innemu jakiemuś ciału niebieskiemu, z którego powstania dopiero pojawiła się nasza Ziemia. A przechodząc dalej, następne pokolenia i nitki, od których wywodzą się ludzie,
odpowiadają w istocie podstawowym haplogrupom, które istnieją na Ziemi. Czyli generalnie mitologia grecka, tak w uproszczeniu można powiedzieć, tak jakby omawiała nam od powstania Układu Słonecznego naszego, to co się jakaś katastrofa wydarzyła, do momentu, kiedy już pojawili się bogowie na naszej planecie i pojawiają się pierwsi ludzie. No mówimy tutaj o haplogrupie chromosomu męskiego Y, prawda? Linii męskiej. Tak, generalnie grupa A, znaczy, tak patrząc nie na to, co naukowcy porozbijali na dosyć dużą ilość haplogrup, ale jakbyśmy chcieli bazować na tym, co podają nam mity, co możemy wyczytać poprzez mity greckie, to de facto podstawowych haplogrup mamy 6. A, B, C, D, E i F. I w zasadzie jak popatrzymy na podział ludzi na Ziemi, to w zasadzie tak się to charakteryzuje i z lokalizacjami, że de facto mamy 6, bo grupa F na przykład, która w mitach wszystkich uważana, nazywana jest jako czarnogłowi, to zwróćmy uwagę, jedynie co nie pasuje do tej grupy ludzi, to jest grupa J, która została nazwana staroeuropejska. Wszystkie pozostałe ludy śmiało można nazwać ludami czarnogłowymi. I taki podział na, czyli wyodrębnienie tak zwanych czarnogłowych, to mamy we wszystkich mitach. Występuje to w Egipcie, występuje to w Sumerze. Co więcej, co najbardziej mnie zdziwiło, takie samo sformułowanie, czyli jako stworzenie nowego narodu i nazwanie od tego momentu narodem czarnogłowych, występuje w mitologii chińskiej. No to jest ciekawa sprawa właśnie, bo już wtedy, no tutaj mamy na myśli tutaj Semitów, pewną grupę też Semitów, gdzie w Chinach, w starożytnych Chinach byli oni opisywani, ich cechy i sposób zachowania, funkcjonowania, życia, to by się bardzo pokrywało, w sumie do dnia dzisiejszego jest tak samo praktycznie. W zasadzie trudno sobie to wyobrazić, żeby Chińczyk, który przecież nie należy do ludów, do rasy białej, gdzie mogą istnieć ludzie o jasnych włosach, nazywali sami siebie, dopiero wtedy nazwali, kiedy jeden z władców podbił cały świat, dopiero wówczas nazwali, że jest to naród czarnogłowy. To tak jakby sugerowało, że wcześniej na tych ziemiach w Chinach panował naród odrębny od czarnogłowych. Dobrze, wróćmy jednak do naszych wyliczeń, to co chcemy ukazać. Okazuje się, że wiele podobieństw i do opisu Ziemi znajdujemy w zasadzie w mitach i w mitologiach oddalonych od siebie o olbrzymie odległości. I tak na przykład mitologia chińska i mitologia grecka, które mówią o tak zwanej wojnie bogów i w wyniku której uległy zniszczeniu podpory Ziemi, które do dziś, a może nawet jeszcze dłużej, nikt w zasadzie nie potrafi zrozumieć przy budowie Ziemi, o co tu w ogóle chodzi. Bierze się to pod uwagę, że być może wtedy brano pod uwagę, że Ziemia jest płaska, jakieś podpory spodu trzymają Ziemię, żeby gdzieś nie spadła, że no to jakieś abstrakcyjne wyobrażenie ludzi, choć z drugiej strony proszę zauważyć, że Chińczycy doskonale wiedzieli, i to są zapiski z II wieku przed naszą erą, o budowie globu, bo doskonale wiedzieli, że na południowy wschód od ich państwa istnieje największy na Ziemi obszar, gdzie nie ma w ogóle lądu. Oni już to wiedzieli. Historia i badacze próbują nam mówić, że w zasadzie ludzie podróżując po całym globie zaczęli od Kolumba do Ameryki czy dalej. Natomiast
ci w drugim wieku przed naszą erą wiedzieli, że po tamtej stronie jest jeden wielki ocean, największy na całym świecie i większość jego już w ogóle nie istnieje tam ląd. No, trudno sobie, trudno stwierdzić, żeby oni tylko sobie tak to wyobrażali. Co więcej, co jest ciekawe, okazuje się, że całe Chiny tutaj środkowe i nie tylko środkowa Azja, gdzie istnieją ślady po tym, że istniało tu wielkie morze w wielkości Morza Śródziemnego, a nawet możliwe, że trochę większe. No, chyba większe. To tu ewidentnie było jedno wielkie morze. Do tego badacze nie mają żadnej wątpliwości. Wszyscy jednoznacznie twierdzą, że jest morze. Pytanie jest tylko, jak to się stało, że ten obszar cały, na którym było kiedyś morze i w zasadzie powinno być na tym samym poziomie co oceany, obecnie znajduje się ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Wyjaśnienie, idąc tokiem rozumowania współczesnej wiedzy, to ten proces powinien trwać setki milionów lat. Na podstawie wypiętrzania płyt tektonicznych, bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. Tylko tak długiemu datowaniu przeczy bardzo, bardzo dużo rzeczy. Chociażby pierwsze co, to że zwróćmy uwagę, nawet na takim dużym zeskalowaniu globu ziemskiego widzimy w Himalajach olbrzymią ilość, to są dosyć dużych jezior. I jeżeli to miałoby trwać tak długo czasu, a one by były pozostałością po tym dużym morzu słonym, to po nich nie powinno zostać śladu. A przynajmniej w zasadzie już nie powinny być wręcz słone. Tymczasem w Himalajach większość tych jezior jest słona. I widzimy, że obszar tych słonych jezior rozciąga się aż praktycznie na całą długość, do samego końca całego pasma górskiego. Czyli to tak wygląda, jakby w krótkim czasie z jakiegoś nieznanego nam powodu ten cały obszar został wypiętrzony od spodu i wyniósł, spowodował przez to, że morze wyschło, bo już nic tam nie wpływało do niego, było za wysoko, nie miało już połączenia z całym obiegiem na Ziemi. Stąd w Himalajach pojawiło się tyle aż jezior słonych, tyle, że żeby coś takiego mogło nastąpić, to musiałoby to zostać w bardzo krótkim przedziale czasowym i w dość nieodległym czasie dla nas, na pewno nie 100 czy 200 milionów lat temu, już nie mówiąc już o miliardach, tak? Który jest, chociaż rozejście się kontynentów różnie jest datowane, ale to jest liczone w setkach milionów lat. Teraz przejdziemy do tego, co znajdujemy odnośnie w Afryce, bo okazuje się, że z takim samym jak gdyby rzeczą informacją ratowania świata poprzez podpory na Ziemi, no to nie tylko to jest w Chinach, bo wszyscy doskonale wiemy, już ze szkoły powinniśmy to podstawowej wynieść, podstawowych mitów pochodzących z Grecji, gdzie Zeus, walcząc o dominację na świecie, dokładnie to samo, co w mitologii chińskiej, Gongong, on zniszczył podpory ziemi i ratując ziemię przed zawaleniem się, Atlas miał zlecieć w dół niebiańskiej góry i na swych barkach podtrzymać ziemię, co ma według mitów robić do dnia dzisiejszego i w ten sposób uratować ziemię. Co ciekawe, według tego mitu ta rzecz miała mieć miejsce w Afryce, a dokładnie w Afryce Północnej. I znowu zwróćmy uwagę, że w tym samym miejscu, gdzie w Chinach miałaby zostać taka sama podpora zrobiona,
znowu mamy coś takiego, że teren, gdzie kiedyś na pewno był olbrzymi akwen wodny, mamy wypiętrzony od 300 do 500 metrów nad poziomem morza. Czyli znowu wychodzi na to, że cały ten obszar musiał ulec po prostu wypiętrzeniu i to w sposób nagły, ale na pewno nie odległy w czasie, lecz na pewno nie w milionach lat. Maksymalnie nie powinien przekraczać w tysiącach, to nawet nie liczone w dziesiątkach, a w pojedynczych tysiącach. I takie dowody mamy już teraz nawet na Ziemi, bo Rosjanom się udało udowodnić nam, że nie potrzeba setek tysięcy, ani miliona lat, żeby osuszyć duży akwen wodny praktycznie do zera, bo im się udało to zrobić, że zamienili morze. Jest tam takie morze, no, które było kiedyś morzem. Ktoś pewnie by zadał sobie pytanie, no okej, okay, jak w tej Afryce, czy w tej Azji Środkowej, jak zamieniono to na pustynię, no to powinno być pełno jakichś śladów po statkach. I teraz zwróćmy uwagę, że ten wrak pokazuje nam, że nie. Nie powinno być. Czyli jeżeli była już wtedy jakaś cywilizacja zaawansowana, która używałaby technologii budowy statków, okrętów w opartej o stal, to po kilkuset latach ślad po tym zaginie. To samo dzieje się z drzewem w warunkach pustynnych. Ono albo uschnie na wiór. Piasek jest niestety takim materiałem, który pod wpływem wiatru przesypuje się i bardzo łatwo, w prosty sposób zasypuje wszystko, co doskonale powinni, znaczy wiedzą, na pewno wiedzą Egipcjanie, bo ich piramida w pewnym okresie czasu była w dużej mierze zasypana, taki sfinks, więc zasypanie coś przez piasek trwa bardzo krótko i bardzo, bardzo szybko. Teraz możemy jeszcze zobaczyć na szybko inną wersję przekazu tradycji chińskiej odnośnie zniszczenia filaru podtrzymującego niebiosa. I to też jest opowieść o Gongongu. Ona się niewiele, jak tutaj widzimy, różni od poprzedniej. Natomiast cały sens i przekaz jest w zasadzie ten sam. Czyli był Gongong, który uderzył w górę. To spowodowało pokruszenie się filarów, inne bóstwo musiało je odbudować, żeby uratować świat, żeby świat się nie zawalił. I w zasadzie można śmiało powiedzieć, że ten Gongong w mitologii chińskiej jest dokładnym odpowiednikiem Zeusa z mitologii greckiej. Różnica tylko polega na tym, że zdarzenie to ma być trochę w innym rejonie, ale jak wsłuchamy się dokładnie w przekaz grecki, to tam jest powiedziane wyraźnie, że Zeus zerwał wszystkie filary ziemi, natomiast informacja jest tylko o odbudowie jednego z nich. Czyli o tym, że Atlas wziął na swoje barki i w zasadzie jeden z filarów. Z kolei w mitologii chińskiej tam jest mowa o 8 takich filarach, podporach, natomiast informacja jest, że Nunga odtworzyła 4 z nich. Co najmniej jeden z tych filarów nie odbudowano, o czym właśnie mity chińskie o tym mówią, i dlatego w tym miejscu występuje jeden duży obszar oceanu, gdzie nie występuje ląd. I to wskazują właśnie na tą część oceanu, która znajduje się na południowy wschód od państwa chińskiego. Teraz, co jest bardzo istotne w tym przekazie, a mianowicie no, badaczom, w zasadzie no, każdemu, kto chodził do szkoły, no, trudno sobie wyobrazić jakieś podpory, żeby istniały pod ziemią, które mogłyby zostać zerwane, gdzie to w ogóle można by było być umieszczone, a zwłaszcza jak to w ogóle połączyć z Afryką. No i to na pewno
Grzegorz, słyszałeś, że wtedy się próbowało, znaczy wielu takich poszukiwaczy, badaczy, no, próbowało rozwiązać ten problem w sposób taki, że jest to nawiązanie do czegoś, co ewentualnie jakiegoś połączenia mostu czy portu, to najprostsze i najczęściej spotykane wyjaśnienie, że był to jakiś port kosmiczny, który został zniszczony, a później został odbudowany. On służył jako połączenie z niebiosami, czyli ewentualnie z jakąś bazą na orbicie lub z inną planetą i to utożsamiano z podporami, no bo w logiczny sposób w odniesieniu do budowy, jaką znamy dzisiejszej Ziemi, no nie da się gdzieś tych podpór podstawić albo sobie tego w jakiś no, rozsądny sposób w ogóle wyobrazić. Przed czym, jak to, o co to w ogóle oprzeć? No podpora to jest wiadomo, że coś trzeba podeprzeć, ale co można w Afryce i jak podeprzeć? Bo to od strony zewnętrznej. I to bardzo, znaczy takim kluczowym można powiedzieć spojrzeniem na to, że prawdopodobnie nie jest to trafne wyjaśnienie, to to, że starożytni, jeśli miałby to być port lotniczy, czyli tam, gdzie miałyby lądować, startować, czy cokolwiek być z jakimiś obiektami, które potrafią się poruszać w powietrzu, oni zawsze jednoznacznie to określali i nazywali. Było to w zasadzie wszędzie, czy mówimy o Chinach, czy o Mezopotamii, czy nawet tu związano z mitami z Europą, to jest, to są to albo smoki, albo ptaki latające. Tak samo postacie mityczne, czy półbogów, czy chorosów, jeżeli potrafili fruwać, zwłaszcza w Europie, to co robili? Robiono, dodawano im skrzydła upierzone, czyli porównując ich do ptaków. Natomiast czy w mitologii chińskiej to bardzo podobnie jest. Jak jedna postać miała fruwać, to skrzydła jej dorysowano. Natomiast coś, co było dużym obiektem, gdzie mogło wejść znaczna ilość ludzi, mogło to zabrać, to i w Azji, i w Mezopotamii nazywano to tak samo, smokami. Stąd właśnie mamy mity, informacje z Babilonu o smokach, tak samo jak i z Chin. Stąd nawet w naszej kulturze i w bajkach mamy chociażby nawet z Polski o smoku wawelskim, czyli występują informacje o smoku. Smok jest rysowany nieraz ze skrzydłami, że potrafi fruwać. Natomiast tutaj mamy cytat z mitologii chińskiej, który wprost nam ukazuje, co takie smoki potrafiły robić. Czyli widzimy, że Hung Dai wydobywał miedź z góry i w pewnym momencie nie jest opisane z jakiego powodu, czy to było jakieś ewakuacja, czy cokolwiek innego, chociaż po zachowaniu pozostałych ludzi to wydaje się, że to miało na celu jakąś ewakuację. Z nieba przyleciał smok z brodą, ta broda jest dosyć istotna, bo to było miejsce, którego ludzie, których nie chciano zabrać na pokład, bo okazuje się, że smok zabrał tylko, nazwijmy to w naszym języku, elitę tej grupy pomocników Huang Daya. Resztę odmówiono w ogóle wejścia na pokład i co oni zrobili? No złapali się brody. Kiedy smok odleciał, to ta broda się pourywała, te włosy, jest to nazwane jako włosy. Oni pospadali i do końca patrzyli, kiedy on odlatuje do niebios. Jak już odleciał jeszcze jakiś łuk, coś co z bronią, czyli coś co strzela, co można określić łukiem przy nowoczesnej technologii. No wszystko coś, co potrafi strzelać. No i dzisiaj jakbyśmy poszli do buszu, pokazali pistolet, to ten z buszu, z dżungli też by powiedział, że to jest łuk, bo to działa tak samo jak łuk, strzela i zabija. I pozbierali to i czego mogliby się łapać smok? No, trudno sobie wyobrazić, czy to było żywe stworzenie. Nie? Z czym można utożsamić smoka, który na swój pokład jest w stanie zabrać około 100 osób, a może i nawet więcej, bo samych tych ludzi z elity, jak widzimy, było około 70, a jeszcze oni mieli zabrać ze sobą kobiety.
No równie dobrze, jakby dzisiaj przybyła jakaś cywilizacja, która wyprzedza nas o kilkanaście czy kilka tysięcy lat, no to pewne rzeczy musielibyśmy opisać po swojemu, prawda? Jak to widzimy. Dokładnie. Porównać do zwierząt czy do jakichś artefaktów. No, ludzie zawsze muszą personifikować coś, czego nie rozumieją, no bo prościej jest po prostu to zobrazować. To jest przekaz bardziej wówczas zrozumiały, jeżeli uda nam się coś porównać do czegoś. To w zasadzie my wszędzie, w całym naszym życiu stosujemy, opieramy się na porównaniu. No. To nawet świadomie nie odbieramy, że bardzo dużo rzeczy, przekazów, czy w rozmowie, czy w czymkolwiek, w zasadzie odnosimy się do jakiegoś porównania czegoś. No tak, tak. To jest najprostszy sposób komunikowania się, tak? Przekazania jakiegoś obrazu, czy jakiegoś... Przejdźmy tam może dalej do slajdów następnych, co tam mamy. Teraz pytanie jest teraz takie, zasadnicze. Czy w istocie faktycznie chodziło tu o metaforę? Czy jest możliwość w ogóle pojęcia potwora jako czegoś, co istotnie można odebrać, a nie tylko jako metaforę? I okazuje się, że tak. Musimy tylko zmienić punkt widzenia. I w zasadzie tłumaczenia jednego słowa. Bardzo często i we wszystkich mitach określenia niebiański przyjęto jako formę tłumaczenia i to w wielu przypadkach później jest pewien zgrzyt i konflikt z prezencyjnym zrozumieniem, bo to pojawiają się nieraz konflikty przy słowie niebiańskim, jeżeli zamienimy słowo niebiańskie na powierzchnię Ziemi. I teraz wrócimy sobie teraz do wcześniejszego cytatu, zamieniając tylko to jedno słowo i zobaczmy, co uzyskujemy. Zeus trącił piorunami czterech tytanów podtrzymujących powierzchnię Ziemi. Atlas więc postanowił ratować świat i czym prędzej popędził w dół z powierzchni Ziemi i przystając nie w Afryce, ale pod Afryką, zatrzymał sklepienie powierzchni Ziemi na swoich barkach. Jak wygląda Ziemia? To jest kula. Pewnym, jeżeli mamy fragment kuli, to mamy sklepienie. Według ciebie, no ale wiadomo, że mamy różne teorie na ten temat. Ja też nie opieram się przy żadnej, mamy tutaj wnętrze Ziemi, płaską Ziemię, hipocentryzm, no różne teorie, prawda? No, tutaj staramy się to nie narzucać nic, no, ale zobaczymy. Oczywiście, jak najbardziej tak. Wiadomo, że pojawiło się różnych teorii, każdy sobie może wyrobić jakąś teorię, ale my spróbujemy znaleźć, ja sam spróbuję obalić tą teorię, która teraz jest i w istocie ta teoria musiałaby nas uświadomić o tym, że Ziemia musi być pusta w środku. Nie może mieć jądra. To już całkowicie zaburza światopogląd dzisiejszy. Ale spróbujemy nawet obalić tę teorię. Zobaczymy, czy przy dzisiejszej naszej nauce i wiedzy uda nam się w ogóle to obalić. Zwróćmy tylko jednak uwagę na to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te podpory są w środku Ziemi i one tam zostały odbudowane, wyciągnięcie, to wyjaśniałoby nam dwie istotne kwestie, które w zasadzie są nierozwiązane do dzisiaj. Dlaczego teren w Afryce, który był pod wodą, jest teraz wypiętrzony i to wysoko nad. I tak samo mamy to samo zdarzenie, mamy w środkowej Azji, gdzie teren został w identyczny sposób wypiętrzony i jeszcze 2-3 razy wyżej. Ale tak jak powiedziałem, spróbujemy to sobie obalić. Tak jak tutaj mamy to zapisane, że wówczas coś takiego całkowicie nam wyjaśnia, dlaczego te tereny zostałyby wypiętrzone, dlaczego akurat w takim miejscu, a nie w innych. Wyjaśnia jak gdyby ukształtowanie terenu. I zwróćmy uwagę, że te, nazwijmy to na razie w cudzysłowie, bajki czy mity, one wyjaśniają sposób taki, dlaczego Ziemia wygląda tak, a nie inaczej. Czego w zasadzie nauka współczesna pomija, albo jeżeli wyjaśnia, to w tak nieprecyzyjny sposób, że jak na logikę się pomyśli, to okazuje się, że to w zasadzie jest nierealne. Dlaczego? Chociażby o wygląd kontynentów. Zwróćmy uwagę, że próbuje nam się wmówić, że kontynenty rozchodziły się przez miliony lat. To
Nauka współczesna może wyjaśnić tą zadziwiającą kwestię, że jeżeli wytniemy sobie teraz te kontynenty wszystkie, tak jak są, i pościągamy je do siebie, to wręcz idealnie pasują. Bardzo niewielkie są różnice kontynentów, a weźmy pod uwagę, że erozja wybrzeży jest olbrzymia w skali nawet 100 lat. Więc no jest, w takiej skali, jak próbują nam podać, że coś ma trwać setki milionów lat, to dopasowanie chociażby Ameryki Południowej do Afryki, a już nie mówiąc Australii, do Afryki Północnej i jeszcze z Indiami, żeby się to idealnie pasowało i z drugiej strony do Ameryki Południowej, a od spodu idealnie pasowałoby to do tego Antarktyda, byłoby całkowicie nie do zrobienia, nierealne. Bo to trzeba zakładać, no to mamy przykład różnych lądów klifowych, czyli tam Holandię, która leży jakby na takim poziomie co roku 2 metry czy metry tam gdzie morze zabiera, prawda? Są też takie wybrzeża, które całkowicie są zniszczone czy pod wodą. Także tutaj wiem, o co ci chodzi. No to ten ląd, czy ten jeden cały ląd się nazywał Pangea kiedyś. No i to co dzisiaj widzimy, tak, jest dużo. Dokładnie, ale my nawet wystarczy, że nie musimy nawet podróżować po świecie już nawet, ani nawet po Europie. Wystarczy nawet, że do własnego ogródka zajrzymy, bo ja za dzieciaka, jak jechałem nad morze do takiej miejscowości jak Pobierów, to niedaleko niej, na brzegu, na skarpie znajdował się kościółek. Ja go widziałem, nawet w środku byłem. Znajdował się od skarpy ze 100-150 metrów. Dzisiaj jego już nie ma. Dlatego, że morze zabrało ten teren, on spadł, zawalił się. Aha, no widzisz, no to zobaczcie, jaki krótki okres życia, tylko za czasów jednego człowieka życia morze zabrało tyle terenu z jednej strony. I ten teren nie został równomiernie odłożony z drugiej strony w Szwecji. Więc zniekształcenie wybrzeży byłoby przy tak długim czasie olbrzymie. No tak. Teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, do tej pory wszyscy, bo tak przykazy nam mówiły, Atlantydę szukano pod wodą, bo miała zostać zalana. Wszystko się zgadza. Zobaczcie, jeżeli świat się walił, a pod Afryką miał Atlas go utrzymać na barkach, to ta cała część powinna być zalana. I to było pod wodą. Tu mieliśmy kiedyś wszystko morze. Teraz, co ciekawe, Atlas w mitologii to jest właśnie ten półbóg, czy Heros, który w istocie był pierwszym władcą Atlantydy. W zasadzie to był założycielem tego miasta. I co istotne, już Herodot utożsamiał góry tej części Afryki jako góry Atlasa. I teraz, co ważne z przekazów, z których wiadomo o położeniu Atlantydy, to Atlantyda ma się znajdować za słupami Heraklesa i w obrębie miejsca Królestwa Atlasa. Zwróćmy uwagę, że tu było Królestwo Atlasa. No nie wiadomo. Nie wiadomo. Tak przynajmniej z przekazów wynika, więc... Ja w artykule pokazywałem Europę jako stary ląd Alt-Land, czyli też jest podobna nazwa. To jest tylko podobieństwo nazw, prawda? Góry Atlas są, oczywiście, że są, ale jeszcze kilka set lat temu ich nie było taką nazwą, prawda? Czy mogła być inna nazwa, czy 1000 lat temu, czy 2? A my to znaczy, mówimy... już co najmniej od 2000 lat prawie są, bo zwróć uwagę, że już Herodot twierdził, że to są góry Atlas, więc na pewno... Aha, bo tutaj zmierzasz do tego, że tutaj Atlantyda istniała. Tak, bo to nawet możemy, to też jest dobry moment na to, że nazwy pochodziły od pierwszych władców, od tych, to czy góry, rzeki, miasta, od ludzi czy od narodów, to mamy wszędzie. I takim dobrym przykładem
blisko nam, wszystkim związane, są Amazonki. Zwróćmy uwagę, że Amazonki miały występować też między innymi w Turcji i przez bardzo długi okres czasu, aż do wczesnego średniowiecza, góry tutaj, pasmo, nazywane było górami amazońskimi. No. Także wszędzie było. Ale Herodot też u kapłanów egipskich dowiedział się, to razem rozmawialiśmy na ten temat, że Atlantyda leży na północy od Egiptu, czyli by tu wskazywał na Europę. Ale też oczywiście niewykluczone, że mogła być druga jakaś siedziba czy kolebka. Czy może Atlantyda 1 zamiast 2, no to tak samo było. Zwróćmy jedną uwagę. To wcale nie jest powiedziane, że to się, pomimo że nie znajduje się na północ od Egiptu, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz, żeby tu dotrzeć, w to miejsce, nawet jeżeli tu była woda, a jak morze było, to było tu był pas lądu, to z Egiptu najkrótszą drogą i jedyną, gdzie tu można było dotrzeć, trzeba było się udać na północ i dopiero dopłynąć tu. Co to ma, jakie jeszcze ma istotne położenie? Kolejna rzecz, że to miejsce znajduje się za słupami Heraklesa. Nie jest nigdzie powiedziane, że one są w linii prostej za słupami Heraklesa. Ale z tymi słupami to też równie dobrze możesz w Hiszpanii, we Francji umiejscowić i na Atlantyku, tak samo. Wszędzie będzie za słupami Heraklesa, prawda? To jest słabe... Tak, to będzie. No. Natomiast trzeba było przepłynąć przez słupy Heraklesa, żeby tam dotrzeć. To jest miejsce w Mauretanii i teraz... Co ciekawe, jeżeli podniesiemy poziom wód przez jakiekolwiek narzędzie, które znajdziemy sobie na internecie, będziemy się tam bawić przez suwakiem, żeby... No robiliśmy z Edim to właśnie. Tak. Afryka była tutaj podnosa pod wodę. Ten teren, te pierścienie zostają nad powierzchnią wody, jeżeli do odpowiedniego poziomu zrobimy. Czyli wygląda to tak, dokładnie wówczas mamy obraz tego, co jest opisane na temat wyglądu Atlantydy. W każdym razie teraz można sobie spróbować odpowiedzieć, jeżeli faktycznie, zwróćcie uwagę, Atlas jest w mitologii powiązany z Atlantydą. Ratuje i utożsamiany jest z podtrzymywaniem, odbudowaniem filara, który ma być miejsce w północnej Afryce, tutaj właśnie też są te góry, jeżeli faktycznie coś zostało wypiętrzone od środka, to czy on cały świat ratował, czy w istocie ratował swoich poddanych? To pytanie retoryczne. No ale to... Teraz, co może sugerować na to, czy faktycznie istnieje świat wewnętrzny, czy nie istnieje, czy świat to może dużo powiedziane, ale zwróćmy chociażby uwagę, że nawet w naszym dzisiejszej symbolice Ziemia jako jedyna planeta występuje z dwoma symbolami. Dlaczego? Czy to może się odnosić do świata wewnętrznego i zewnętrznego? Dlaczego są coś w rodzaju czterech podpór od środka? Spróbujemy sobie zobaczyć, jak tłumaczone to jest przez współczesną wiedzę, więc oficjalnie istnieje oczywiście wyjaśnienie, dlaczego jest jeden znak, dlaczego drugi. Oficjalnie brzmi tak, że jeden z tych symboli jest jabłkiem królewskim z odwróconym symbolem Wenus. To już też trochę dziwne, co ma Wenus do Ziemi. No ale okej. Drugi z kolei ma być określeniem globu z równikiem i z południkiem. No to mnie trochę mocno zaskoczyło. Dlaczego? Dlatego, że taka symbolika jako czegoś w systemie solarnym jest jednym z najstarszą symboliką Indoeuropejczyków. Co z tego by wychodziło, że w zasadzie przez tysiącami lat już nie znaliśmy dokładnie równik i południk. No i zobaczcie, tutaj symbolika z XIX wieku, z niemieckiego almanachu, określa już właśnie tą drugą symbolikę. Natomiast starsza, określająca z ziemię Terra, zawsze była z krzyżem. W środku. Z krzyżem w środku, dokładnie. Ale dobrze, zobaczmy, co w ogóle
nasza współczesna nauka może nam podpowiedź albo obalić całkowicie tezy związane w ogóle z jakąkolwiek pustką wewnątrz Ziemi. Czy jakie są twarde argumenty na to, że Ziemia jest zbudowana tak, jak nas uczą od szkoły podstawowej, że ma jądro, warstwy i tak dalej. I w zasadzie no, takimi no, odpowiedź na to powinna nam już z góry dać NASA czy też ESA. I w zasadzie, no to już można powiedzieć, to nonsens, przecież wszyscy doskonale wiemy, jak jest Ziemia zbudowana. Ale pytanie, czy na pewno wiemy, jak jest Ziemia zbudowana? I czy pytanie to, że czy faktycznie wiemy, że NASA, czy ESA, czy inna instytucja jednoznacznie określa i twierdzi, że Ziemia jest zbudowana tak, jak wszyscy sądzą. To jest najlepsze użycie tutaj słowa. Nie, że wiedzą, ale jak sądzą. I okazuje się, że my sami nie chcemy, żeby ten przekaz do nas dotarł, bo oni nam cały czas to sugerują i mówią, pokazują. Zacznijmy od ESA. Zwróćmy uwagę. To jest oficjalne logo programu satelitarnego ESA, który się nazywa Kreosat 2. To każdy sobie może zweryfikować i sprawdzić. Tu na razie do tej pory nic nie rozmawiamy o czymś, co jest dybaniem, tylko czymś, co każdy może sprawdzić i zweryfikować. Każdy może sobie to wygooglować, każdy może sobie to sprawdzić. To jest oficjalne logo ESA programu, który ma służyć do między innymi do badania grubości pokrywy lodowej Arktyki i Antarktyki, do robienia zdjęć i tych satelit lata kilka. I co ciekawe, te satelity latają w poprzek Ziemi, czyli centralnie nad biegunami. Zwróćmy uwagę, dlaczego tu jest dziura? No. To jest, tutaj macie nawet link. To jest z oficjalnej strony ESA, także to nie jest jakiś fotomontaż czy cokolwiek, w ich badaniach widnieje dziura. To jest wynik badań dotyczących pokrywy lodowej zmiany w cyrkulacji. Tutaj, jak widzicie, to jest screen z filmiku i to z ich strony. Każdy może sobie wpisać teraz tą stronę, wklepać i zobaczyć. Filmik, który pokazuje, jak ten lód się topi i narasta, ale cały czas jest tu dziura. No właśnie. No to jak? No powinno mi to wyjaśnić. Co więcej, zwróćcie uwagę, badania już z 2013 roku, tamte są jeszcze bardziej aktualne. Na Antarktydzie również mamy dziurę. I co jest ciekawe, ta dziura na jednym i na drugim biegunie jest o średnicy 1600 km. Nawet na Google Earth, jak ktoś sobie ma i odpali Google Earth, jak przełączy u góry suwak, żeby nie z automatu mu pokazywało zdjęcia z aktualne, tylko z danego roku, to okaże się, że na Antarktydzie cały obszar u góry jest narysowany właśnie o średnicy 1600 km, a na Antarktydzie nawet on nie jest rysowany, tylko jest dziura biała. Więc dlaczego współczesna nauka nie chce mi w jednostajny sposób obalić jakichkolwiek takich twierdzeń, że mogą istnieć, już nawet nie, że istnieją. Na razie stwierdzimy, że czy mogą istnieć dziury. No, nie obala. Co więcej, pójdźmy dalej. A co na to NASA? To są oficjalne strony. NASA i USGS, czyli portal zajmujący się badaniami Antarktydy. Taki właśnie otwór mamy z dwóch stron. To nie wszystko. To jest stare zdjęcie NASA, pokazujące, jak zachowuje się, jak powstaje atmosfera. Dlaczego tutaj nie mamy w ogóle zachmurzenia? Dlaczego jednoznacznie nauka współczesna nie chce obalić tezy, o czym mówią starożytne ludy? Dlaczego wszystkie cywilizacje na Ziemi, jakie istniały, zawsze mówią o świecie podziemnym? I o, właśnie jeszcze, co jest ciekawe, w ostatnich latach, no chcąc, co nam zagraża? No zagrażają nam trzęsienia ziemi i były próby przewidywania, jak powstają w ogóle trzęsienia ziemi, żeby móc ostrzegać na przyszłość
jak będzie objawy pojawiały się, żeby ostrzec przed nadchodzącymi trzęsieniami ziemi, rozmieszczono na całym globie ziemskim czujniki, które mierzą i badają wstrząsy. I co się okazało? Naukowców wszystkich zdziwiło to, że rozchodzenie się wstrząsów występujących w jednej części świata całkowicie zaprzecza temu, żeby Ziemia była pełna w środku. Rozchodzenie się fal sejsmicznych odbywa się dokładnie tak, jakby Ziemia byłaby w środku wydrążona, pusta. To też każdy może sobie wygooglować, sprawdzić. Rozchodzenie się fal sejsmicznych po powierzchni Ziemi. To nie jest jakaś tajemna wiedza, jest całkowicie udostępniona. Tyle, że nie jest rozpowszechniana na co dzień. Ktoś, kto jest zainteresowany, no oczywiście dowie się, tu nie jest nic ukrywane. Więc okazuje się, że i ESA, i NASA w zasadzie to nic za bardzo nie ukrywa w tym temacie. Choć NASA w paru przypadkach było tak, że sama sobie przyczyła, bo próbowała wchodzić w polemikę i zwodzić na zły tor i na jednej podstronie wytłumaczyła, wyjaśniała coś, co przyczyła sobie na innych podstronach. I teraz jak ktoś znał program lub nazwę satelity, którego dotyczył dany program, to okazało się, że chociażby odnośnie jej trajektorii było, NASA wykazywała, jak faktycznie latała, a na innych podstronach, chociażby właśnie tłumacząc, dlaczego takie dziury występują, twierdziła, że satelita nigdy tam nie miał zasięgu do tego miejsca, występowała dziura. Tego całkowicie już przeczą schematy, pokazanie, jak latają satelity ESA, a mimo to, jak widzieliśmy, występują dziury i w badaniach, i chociażby nawet używane w logo. Tu jest też jeszcze ciekawa sprawa taka związana z Antarktydą, ze światem wewnętrznym. I to sprawa związana z admirałem Byrdem. To każdy też może sobie wygooglować, zobaczyć, co to takiego dziwnego jest. A mianowicie człowiek, to jest jeden z większych badaczy Antarktyki. Z nim jest taka kontrowersyjna sprawa związana z misją, która miała miejsce w latach 47-48, zaraz po wojnie, gdzie Amerykanie udali się na Antarktydę. I różne mity i legendy chodzą o tej sytuacji, że ktoś zaatakował ich. W każdym razie Byrd uważał, że dotarł do świata wewnętrznego, że Amerykę już w zasadzie nie chronią duże przestrzenie, bo istnieją pojazdy, które potrafią się w szybkim tempie przemieścić z jednego bieguna na drugiego. Próbował rozpowszechniać tą informację po powrocie do Stanów Zjednoczonych. No i w nagrodę został zamknięty do zakładu dla obłąkanych. I teraz najciekawsza sprawa z tym związana. Byrda z tego zakładu wyciągnął sam Eisenhower, który zorganizował kolejną wyprawę. O rozmiarach tej wyprawy za wiele nie wiemy, w zasadzie kompletnie nic. Dlaczego przywrócili potem do tej służby na właśnie tak, na czas? On wyciągnął, od razu go mianował z powrotem admirałem, wyciągając go z zakładu psychiatrycznego. I wysłał na Antarktydę na wyprawę militarną, to trzeba zaznaczyć. To była wyprawa militarna pod kryptonimem Deep Freeze. I jak to militarna wyprawa została całkowicie utajniona. Odtajnienie jej miało mieć miejsce w roku 2007, po 50 latach. I ku zaskoczeniu przedłużono klauzulę na kolejne 50 lat. Z jakiego powodu? Przecież nawet jeżeli chodzi o sprawy militarne sprzed 50 lat, to w istocie na dzień dzisiejszy one nie powinny mieć żadnego znaczenia. A jednak zostało to przedłużone. I teraz co jest ciekawe, zmianka jakakolwiek w obiegu ogólnym, znajdziemy to w Wikipedii, ale nie w języku angielskim. Występuje ledwo w 8 językach. Krótka informacja, że taka w ogóle operacja miała miejsce. Co ma do ukrycia NASA?
I właśnie dlaczego mówię dla ukrycia NASA? A no właśnie, że to właśnie, to, że to Eisenhower jest założycielem NASA. I założył on w 1958 roku, a żeby było śmiesznie, to misja Deep Freeze zakończyła się w roku 1957. Co więcej, zaraz w tym samym momencie, tuż po jej zakończeniu, Byrd zmarł. Choć nikt nie widział, gdzie, kiedy, jak został pochowany. Teraz zwróćmy jeszcze kolejną uwagę, co takiego fajnego cechuje tą światową opiniotwórczą organizację, a mianowicie to, że jednym z założycieli, twórców, nazistowski oficer SS, Werner von Braun. I to on dla III Rzeszy produkował i skonstruował pociski V2, to on dla Amerykanów stworzył silniki rakietowe, które umożliwiły im podróż i lot w kosmos. I teraz pytanie zasadnicze. Komu my mamy właściwie wierzyć? Mamy wierzyć tym ludziom, którzy ukrywają przed nami cokolwiek, tak jak Eisenhower i nawet jak Eisenhower już zmarł, wszyscy ci ludzie, większość w zasadzie z nich, których dotyczyły te misje, kolejni przyszli po nich i kolejni nam nie chcą nic powiedzieć, co się w tamtym czasie działo, tylko przedłużają im tajemnicę na kolejnych 50 lat. Czy jednak zawierzymy, przynajmniej po części, w przekazy naszym przodków? Zwróćmy jeszcze na koniec uwagę to, że temat podziemnego świata w zasadzie występuje wszędzie, jako Apsu, Hel, Ymir, Aochi, Fengdu. Mamy go wszędzie. Hel mi się podoba. Natomiast informacje o tym, że jądro, czy Ziemia składa się z jądra i nie jest w ogóle puste, mamy tylko z jednego źródła, które w zasadzie wszystko próbuje ukrywać, mataczyć przed opinią publiczną. No, znamy to. Wróćmy teraz do tematu związanego z tymi cyklami. Więc tak jak już wiemy, ta Mahayuga wynosić ma 4 miliardy 320 lat. No i pytanie właśnie, czy na pewno tyle i czy aż tyle. I co pierwsze, co się rzuca w oczy i co w zasadzie możemy spróbować pójść tą drogą, że główny tytuł opiera się jakby o dwa słowa, Mahal i Yuga. W zasadzie słowo Yuga występuje wszędzie, z tym, że wszędzie pojawia się jakiś przedrostek. Kali, Dwapara, Treja, Satya lub Krita. I co jest też zaskakujące, niektóre te zwroty my w zasadzie używamy do dzisiaj. Dwapara, dwie pary, Treja, coś potrójnego. Więc samo nazewnictwo jest bardzo zbliżone do czegoś, czego my nawet w dzisiejszych czasach słowa używamy. I teraz spróbujmy wziąć pod uwagę, że może ten schemat został niewłaściwie odczytany. Że nie są to 4, 3, 2, 1, tylko że ta to już jest jako czwarta część, trzecia część, druga część i pierwsza część jednego okresu, a nie trzech okresów, które łącznie dają nam taką wartość. Czyli jeden wówczas okres byłby o długości 1 728 000 lat, też byłaby to jakaś zabójcza wartość. Ale jeżeli jest już to jako jeden, to zwróćmy uwagę, że on wówczas składa się z czterech równych części po 432 000. Na razie nazwijmy to jednostek, bo lat to i tak już jest olbrzymi okres czasu. Więc jeśli założymy, że to nie chodzi o taki zegar, gdzie mamy jedna yuga, w zasadzie to są cztery części, następna trzy, następna dwa i jeden, ale jest to zegar, który składa się z czterech części i w zasadzie ta yuga określa nam, że to są jeszcze do końca cztery części, czas dochodzi do tego miejsca, zostały już tylko trzy części, do tego dwa i do tego jeden, to wówczas mamy cztery yugi, które określają jakby zegar, odliczanie czegoś do jakiegoś okresu.
teraz, co istotne, zwróćmy uwagę, mamy koło jak symbol podzielone na 4, jak symbol Ziemi. Dokładnie taki sam symbol istnieje w najstarszych przekazach. To jest swastyka, które istnieją różne odmiany i w istocie ten symbol nie ma nic wspólnego z nazistami. Oni go tak naprawdę tylko wykorzystali, użyli. Ten symbol na Ziemi jest używany od tysięcy lat. Używany jest wszędzie i nazywa się krzyżem słonecznym. Zawsze jest związany ze Słońcem lub co tutaj zwróćmy uwagę, ze słonecznym kręgiem. A jeszcze jest powiedzenie swastyka, co światy styka. No, zawsze gdzieś jest ziarnko prawdy w jakimś przekazie. Teraz zwróćmy uwagę, że swastyka przed hitlerowcami też istniała. To jest z 1936 roku zdjęcie z Sanoku, z defilady, święta pułku Wojska Polskiego. Mamy swastyki. To nie byli naziści. Zwróćcie tu uwagę. To harcerka otrzymała taką odznakę w 1921 roku. Nie była niemiecka harcerka. To jest też bardzo fajny przykład tego, jak w błyskawicznym tempie można wymazać jakąś wiedzę na temat pewnego symbolu, prawda? No bo już po II wojnie światowej cała światowa nauka, świat po prostu, to jest symbol jakby zakazany, czy można trafić nawet do więzienia za używanie tego symbolu, no ale już przed II wojną światową oczywiście powszechnie używany, już Coca-Cola miała nawet też używać tego symbolu. To jest ogłoszenie z okresu międzywojennego. Zobaczcie, jaki wzorek w polskiej gazecie. Mhm. To jest moneta Bolesława Chrobrego. Zobaczcie, co my tu mamy na dole. No tak. I jakby planeta z czterema podpiórami zbudowana. Co ciekawe, jeden z niemieckich badaczy zasugerował, że Mahaljugi mogą odnosić się do cyklu zodiakalnego. Pojawia się tutaj jeden dosyć istotny problem. Problemów jest kilka, ale jeden jest główny. Mianowicie w przekazie hinduistycznym no, jest dokładnie cykl kolejności, czyli to, co mieliśmy tutaj opisany, od której jugi się zaczyna, jak zegar idzie i za każdym razem ten cykl ma się powtarzać. W tym wypadku ten cykl raz idzie w jedną stronę, raz idzie od tyłu, raz od przodu, raz od tyłu. Czyli już jest pierwsze coś, co jest w ogóle niezgodnego z przekazami z przodków. Jak w ogóle ma działać ten zegar. Drugą rzeczą jest to, że nie zgadza się to z kolei też do obiegu całego cyklu zodiakalnego, ale to akurat można w dosyć prosty sposób wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj to trwa około 26 tysięcy lat, mniej więcej 25-920, gdyż przejście z jednego domu do drugiego ma się odbywać co 2160 lat i 12 takich cykli. Wiadome jest, że ten cykl przed tak zwanym kataklizmem wielkim, który pochylił naszą Ziemię, tak, mógł wynosić około 24 tysięcy lat, więc on w zasadzie próbował dopasować to do tego cyklu. I co istotne jest tutaj, ten badacz oparł cykl roczny o okres 360 dni, czyli de facto to, co należy właśnie wykonać w odniesieniu do rachub, jakiekolwiek istnieją na Ziemi, sprzed okresu kataklizmu. Zwróćmy jeszcze też uwagę, że nawet jeżeli to przytoczymy, spróbowalibyśmy ten cykl Mahaljugi jako formie zegarowej wstawić do cyklu zodiakalnego, to też nam się niestety nie uda. Będzie się rozjeżdżało. Dlaczego? Dlatego, że mamy 12 znaków zodiakalnych, a
Czyli musiałyby występować ewentualnie, żeby dopasować do znaków wartości liczbowe 3, 6 lub 12. Tymczasem my mamy do dyspozycji 5 i 20. Tego w żaden sposób nie da się podzielić na 12 znaków zodiakalnych. Lub wartość jednej jugi musiałaby wynosić 1000 lat, a nie 1200. Zaraz dojdziemy do tego, skąd w ogóle ta wartość 1200 lat. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cykl nie jest liczony w latach, czyli te 480 tysięcy nie chodziło to o lata, a o dni, i przeliczymy to na 360 dni, to okaże się, że wychodzi nam 1200 lat. Wówczas taki cykl nie trwałby 1,720 milionów lat, tylko trwałby 4000 lat równo. I coś działałby się, jakaś zmiana z przejścia z jednej jugi na drugą, co 1200 lat. Istotną jeszcze rzeczą jest to, że Mahayuga miała rozpocząć się ostatnia w roku 3102 przed naszą erą. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to liczone w latach, to cofając się według tego zegara, czyli według tej ogólnie teraz przyjętej wyliczeniach, ludzie pierwszy raz mieliby, a przy pierwszym początku mieli podczas, czyli my już powinniśmy być na tej planecie prawie 4 miliardy lat, od 3 miliardów 873 120 lat. Pytanie jest wówczas takie, dlaczego pod skamieniałami, czyli warstw, gdzie znajdują się dinozaury, nie ma żadnych śladów po ludziach. Nie miliardów, tylko 3 milionów, prawda? Nie. Licząc według skali tej, która obowiązuje, czyli że cały pełny cykl trwa 4 miliardy 320 lat. Tutaj, tak, to jest liczba 3 miliony 873. Tak, ja miliardy powiedziałem, no dobrze, zapędziłem się. To nie dopisałem tu 3 zer, bo jeżeli pomnożymy, to powinno być od 3 miliardów 870. No to już wiem, o co chodzi, to pomyłka, nie? Połkowa. Pomyłka w zerach jest moja. I teraz zwróćmy jednak uwagę, jeżeli nie będzie to jednak liczone w latach, ale w dniach, to tak jak powiedziałem, 432 tysiące dni daje nam dokładnie 1200 lat. I wówczas pełny cykl Mahayugi nie trwa ani 1,720 milionów, albo ani też 4 miliardy 320 milionów lat, jeżeli wszystkie byśmy chcieli sumować do kupy, ale właśnie okres 4000 lat. Jeśli więc w roku 3102 faktycznie zaczęłaby się ostatnia ta Kaliuga i cofalibyśmy się do tyłu, to okazuje się, że człowiek, pierwszy człowiek pojawił się w roku 6702 przed naszą erą, a nie miliardy. To w istocie potwierdzałoby takiej, a nie innej ilości śladów znajdujących się na Ziemi, bo w istocie, jeżeli byśmy... Znaczy tutaj mówimy, nie wiemy, o jakim człowieku pierwszym mówimy, prawda? Bo też trzeba założyć, że są różne przekazy o genetycznej modyfikacji różnych istot. No i też jak rozmawiałem z Jordanem Maxwellem, w tej najstarszej księdze, w której jest opisane stworzenie świata, tam dokładnie jest, że Elohim mówią, weźcie i odtwórzcie tą ziemię, czyli ona już musiała istnieć w jakiejś tam formie, w jakimś może chaosie, albo, ale chodziło o to, że nie stwarzał nic od zera, prawda? Z pustki. Tak, pytanie tylko, o jakiej ziemi było mówione? Czy tak, jest tak, mówione tak, o tym, my tu teraz mieszkamy, czy pytanie jest o ziemi jakiejś, w której na przykład to, na czym my teraz mieszkamy, jest częścią tamtej ziemi. No właśnie. Wiemy, tak naprawdę i to już... Dlatego ja to powiedziałem, żeby ktoś nie odebrał tego, że my mówimy z czarnej dziury coś się stwarza od zera, czy z nicości, prawda? My tu mówimy o pewnych etapach, które
mogą być obliczane, że wiadomo, że po każdym kataklizmie globalnym będzie prawdopodobnie zapoczątkowana nowa rachuba czasu czy kalendarza. Tak, no trudno dziś wyrokować, co jest powiedziane, że pierwszy człowiek, choć wszystkie wierzenia, wszystkie mity jasno mówią, że na Ziemi były jak gdyby dwie grupy ludzi. Jedna grupa, która została stworzona przez bogów, a druga grupa, która była synami bożymi. Czyli wywodzili się bezpośrednio od bogów, byli ich potomkami. No i teraz trudno, tak jak to zauważyłeś, powiedzieć, też 6702 roku przed naszą erą, czy ten cykl Mahalyugi, których ludzi dotyczy, czy mówi o wszystkich ludziach, łącznie z tymi jako synami bożymi, czy mówi tylko o ludziach, o tych, którzy zostali stworzeni przez nich, tak zwani sztuczni. No, ja tu nawiązuję do tego, że bo Kościół do dzisiejszego dnia podtrzymuje tą tezę, że świat ma 6000 lat. Oczywiście nie wszyscy i tam już, tylko chodzi, też się pojawia ta liczba, prawda? Tak, to zresztą w naszych starych księgach też była wskazywana data, że świat ma mniej więcej około 7 do 8 tysięcy lat. Biblia to trochę skraca ten czas. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, że tu ten rok, który wychodzi, niewiele odbiega od tych, co podają religie czy mity, natomiast drastycznie odbiega od tego, co próbuje mówić współczesna nauka. A co istotne jest, no, współczesna nauka w tej kwestii. Ale my to mówisz świat. Opiera się na przypuszczeniach. Świat to jest pojęcie względne, prawda? To znaczy my, dla nas to jest świat, no to gdzie żyjemy tutaj, ale wiadomo, że mówimy o jakimś etapie, prawda? Coś z czegoś, coś się skończyło, zaczęło się coś nowego. No i tak mówię, że w tych starych papirusach jest dokładnie przetłumaczone, że Elohim, czyli bogowie, liczba mnoga mówi: weźcie i odtwórzcie tą ziemię, czyli mają ją odtworzyć, a nie stworzyć, prawda? Tak, jeśli chodzi o ziemi, natomiast nie ma nic w odniesieniu, czy mają odtworzyć ludzi, czy nie ma być odtworzeni ludzie, czy ludzie dopiero są po raz pierwszy stworzeni, to tego nie ma. Jest tu jak gdyby do planety odniesienie. Natomiast wracając tu do Mahayugi, to zwróćmy uwagę, że wówczas, jeżeli puścimy ten zegar w drugą stronę, czyli już nie będziemy się cofać, gdzie on się zaczynał, w którym roku, ale gdzie powinien się skończyć, to okazuje się, że jego koniec, tego cyklu całego, przypada na rok 1902, przed naszą erą. To jest bardzo ważna data, proponuję to sobie zapamiętać i co ciekawe, zwróćmy uwagę, że wówczas jak gdyby potwierdzałoby to, co głoszą pewne odłamy hinduizmu, że koniec całego cyklu Mahayugi już był, przeminął, że teraz już zaczął się kolejny. Tak, tak. No to ja nawet rozmawiałem z Praszem na ten temat. On twierdzi, że już jest jeszcze taki odczuwalny ogon. A Kaliuga jest znana z tego okresu ciemności, niewiedzy i po prostu totalnych wojen, prawda? Religii, fałszywych proroków, no, wiedza udostępniona praktycznie w kilkunastu czy kilkudziesięciu procentach dla ludzi. A on twierdzi, że właśnie teraz jest epoka, już nie jest Kaliuga, tylko już po prostu epoka, która charakteryzuje się rozwojem technologii też. No dokładnie, czyli jedni twierdzą, że Kaliuga ma dopiero nadejść. Z naszych obliczeń wychodziłoby, że ona de facto już minęła i kolejna będzie za dłuższy okres czasu. Co w istocie nie przeczy temu, że część właśnie Hindusów uważa, że tak było. Czyli z tego wynika, że nie ma jak gdyby zgody co do interpretowania samego tego cyklu zegara. Bo jeżeli by interpretować to według wartości, to co do tej pory jest, że ona jest liczona w latach, czyli że ta Kaliuga ma trwać tam 432 tysiące lat. Większość, jak widzimy, to nie przeczy temu, że pewne odłamy
twierdziły właśnie, że już ten okres przeminął. Minął i czyli mamy następny, więc... To się potwierdza, to ja rozmawiałem z wieloma Hindusami właśnie. Jedni mówią tak, drudzy tak. Dlatego ja też postanowiłem zbierać te informacje, żeby coś ustalić. Tak, i zwróćmy uwagę, że to, żeby była taka rozbieżność, to żeby powstała, a wszyscy w zasadzie są zgodni, kiedy się zaczęła ta ostatnia, to musiałaby być interpretacja właśnie inna, jedynie tylko wieku, czego dotyczy ten zegar. Czy jest faktycznie w latach, czy jest w dniach? Bo i co jeszcze najważniejsze, zwróćmy uwagę, że wtedy ta różnica między nimi będzie wynosiła ponad 430 tysięcy lat. Także to taka dosyć spora rozbieżność. No, dokładnie. Co ciekawe właśnie w tych wszystkich wyliczeniach i obliczeniach, kluczem do zrozumienia tego wszystkiego okazuje się mitologia chińska. I w zasadzie, jeżeli ktokolwiek będzie bazował tylko na jednym przekazie, nie uda mu się tego wszystkiego zrozumieć i odtworzyć. Dlaczego? Dlatego, że tylko w mitologii chińskiej, jako jedynej, ten klucz przetrwał nienaruszony do naszych czasów. W żadnym innym przekazie ani mitologii on już w całości nie przetrwał. Teraz to spróbujemy wykazać. To jest też bardzo, bardzo ważny klucz do zrozumienia tego, co się dzieje z naszą historią, z wiedzą, która praktycznie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, prawda? W istocie, jeżeli się nie odtworzy tego klucza, to w zasadzie nie uda się odtworzyć i zrozumieć żadnego przekazu. Nie zrozumie się kalendarza Majów, nie zrozumie się przekazów biblijnych, nie zrozumie się chronologii, które występują w Mezopotamii. W zasadzie niczego nie zrozumiemy, co się dzieje w wyliczeniach przed wielką katastrofą i w zasadzie nie zrozumiemy tego, że z Ziemią związane są pewne cykliczne wydarzenia, przed którymi my możemy się uchronić, mając tą wiedzę. Teraz w chińskiej mitologii, tak jak w każdej jednej na całym świecie, występuje pewien okres, który był liczony w 60 latach. Stąd w pewnych przekazach powstało duże przekłamanie, dlatego na przykład wyszło przez niezrozumienie i już zgubienie tego klucza. Dzisiaj odczytano, że pierwsi królowie mezopotamscy, władcy królowali czy panowali po kilkadziesiąt tysięcy lat, następnie już w tysiącach. Stąd mamy w Biblii to, że pokolenia przed potopem żyją po kilkaset lat, prawie do tysiąca lat, prawie każde. W zasadzie wszędzie, tam gdzie ten klucz nie jest znany, wyszły nam olbrzymie różnice i rozbieżności. Tu spróbuję wyjaśnić, jak on polega. Okazuje się, że taki cykl 60-letni podzielony został na tak zwane okresy, cykle ziemskie i niebiańskie. Jeden cykl 60-letni składał się z 6 cykli niebiańskich po 10 lat, co w sumie daje 60 lat, i z drugiej strony z 5 cykli ziemskich po 12 lat, co też w sumie summarum dawało 60 lat. I teraz połączenie tych 10 indywidualnych nazw niebiańskich z 12 indywidualnymi nazwami ziemskimi, zaczynając od pierwszej nazwy niebiańskiej i pierwszej nazwy ziemskiej, tutaj to było istotne, że jako pierwsza występować musi niebiańska, to dawało nam dokładnie 60 unikatowych par kombinacji. I to było tak odtwarzane aż wszystkie i to przechodził wówczas pierwszy cykl. Tu mam przykład, jak to dokładnie wyglądało, jakie były nazwy niebiańskich, jakie były nazwy ziemskich. I połączenie, tak jak tu widzimy, rok pierwszy to było połączenie z pierwszego niebiańskiego, pierwszego ziemskiego. No drugi to wiadomo kolejny. Dziesiąty to 10 niebiański, 10 ziemski. 11 cykl to już był znowu pierwszy niebiański, ale 11 ziemski. 12 to drugi niebiański i 12 ziemski.
13 to był tutaj trzeci niebiański, pierwszy ziemski, no i jako ostatni cykl wówczas wychodził 10 niebiański z 12 ziemskim. To dosłownie to jest 60 unikatowych kombinacji, czyli de facto mamy 6 razy po 10 niebiańskich i 5 razy po 12 ziemskich. I to jest podstawowy klucz, bez którego w zasadzie nic nie zrozumiemy. I ta wiedza dalej tych wszystkich raków, jakie istnieją na całym świecie, będzie różnie mylona, interpretowana i liczona. A co się okazuje? Wszystkie one mówią i wskazują te same wartości i te same daty, do czego właśnie pomału dochodzimy. Co ciekawe, w różnych przekazach i w Europie i wszędzie innej, jak gdyby został tylko fragment tego klucza związany z tak zwanymi nazwami niebiańskimi. I w bardzo wielu miejscach pokazuje się to, jak w judaizmie, czy jak widzieliśmy w hinduizmie, pozostało jakby tylko część tego klucza, czyli cykl niebiański pozostał, bo mamy po 10, brakuje tej drugiej części związanej z cyklem tak zwanym ziemskimi nazwami i bez tego, bez tej połączenia, tej kombinacji kompletnie nic nie zrobimy. I tak jak już wspomniałem, właśnie to dzięki temu chińskiemu przekazowi mamy możliwość odtworzenia prawidłowej długości panowania władców sumeryjskich, mamy możliwość odtworzenia długości pokoleń mówiących z Biblii, w zasadzie mamy możliwość zrozumienia, jakie tu wartości są podawane. Co się okazuje, jeżeli przyjmiemy ten klucz, to okazuje się, że to, co jest w przekazie hinduistycznym, to dotyczy 20 cyklom po 60 lat, 1200. I dokładnie, przed wielką katastrofą, co taki cykl miało jakieś zdarzenie na Ziemi, czyli dokładnie co 1200 lat. To, co mówi w przekazach hinduistycznych, to samo jest w przekazach chińskich, że do katastrofy te lata były liczone po 20 cykli, czyli dokładnie po 1200 lat. Czyli mamy już, jeżeli tamto przeliczymy hinduistyczny przekaz na dni, a nie na lata, okazuje się, że nagle jest zgodny z przekazem chińskim. Ale pójdziemy teraz dalej. Podobną sytuację okazuje się, że mamy w przekazie biblijnym, gdzie całe te pokolenia przedpotopowe są zawyżone. Z tym, że różnica w stosunku do Sumerów, gdzie tam zostało to zawyżone o większą wartość, do nas za chwilę dojdziemy o jaką, a tutaj, tu wygląda, że wartości zostały zawyżone sześciokrotnie. Już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że po jakimś wydarzeniu ludzie zapomnieli, jak zbudowany był cały cykl, czyli że cykl 60-letni składał się jeszcze z dwóch części pomniejszych, znali wartość, która była podana, jednak się okazuje w tej pomniejszej wartości, a nie w pełnym cyklu, i pomnożyli wartość razy pełny cykl. Czyli co zrobili? Pomnożyli razy 60 zamiast przez mały, czyli tak zwany okres niebiański jeden, 10 lat. No i podstawmy to pod wzór. Na przykład weźmy sobie pierwszego brzegu Adama. Adam według przekazów biblijnych żył 930 lat. Zapis musiał głosić, że żył 15,5 x jakiejś wartości liczbowej, którą dopiero trzeba było przeliczyć na lata ziemskie, czyli było to jakieś określenie w tych okresach niebiańskich liczonych. I teraz zamiast przemnożyć to przez 10, czyli przez jeden okres niebiański, przemnożono to przez cały cykl, czyli razy 60. Dlatego wówczas 15,5 razy 60 daje nam 930. Jeżeli jednak pomnożymy to przez krótki cykl, jeden, to co się dzieje? 15,5 razy 10 daje nam 155 lat. Czyli Adam nie żyłby 930 lat, a żyłby 155. Co i tak w stosunku do nas, no i tak było dużo, dłuższym okresem, tak jak Biblia mówi, że początkowo ludzie wcześniej żyli dłużej niż żyją teraz.
to dalej nie kwestionuje tego zapisu, natomiast drastycznie skraca ten wiek. Jedno jeszcze, co jest ważne, to wszystkie te zegary, wszystkie te przeliczniki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do momentu, kiedy miało miejsce ta tak zwana wojna bogów, która wybiła naszą planetę z trajektorii, na której teraz się znajduje, i pochyliła ją pod kątem, jakim obecnie jest. Od tego momentu wszyscy te swoje rachuby, a które wskazują dokładnie te same lata, porzucili, przestali. Dlatego na całej kuli ziemskiej wszystkie narody zaczęły tworzyć własne kalendarze oparte o cyrkulację Księżyca i w zasadzie dochodziły do tej samej wartości 365,25, ale w różny sposób. Różne pełne cykle, czyli były tak zwane lata przestępcze, miesiące przestępcze, gdzie uzupełniali to albo cyklami miesięcznymi, tygodniami, w każdym razie całkowicie różne sposoby doszli, ale każdy z nich w inny sposób do tego, w jakim obiegu teraz Ziemia fruwa, więc twierdzenie, i teraz dochodzimy do tego, że twierdzenie współczesnych naukowców, że im to zajęło lata, a jeszcze najważniejsze jest to, że w zasadzie wszyscy później praktycznie w tak samym krótkim czasie nową rachubę obliczyli. Ona w stosunku do tego pierwszego ma bardzo duży przedział, bo ten wcześniejszy, ta rachuba dosyć długi okres czasu funkcjonowała, natomiast bardzo szybko później wszędzie się dostosowano, choć do wyniku, do wartości uzyskania danej liczby, każdy z kraju doszedł inną metodą. Teraz zwróćmy uwagę, że jak cykl miał się skończyć w 902 roku przed naszą erą, na następną zmianę Jugi powinno mieć miejsce w 702 przed naszą erą. Tymczasem Mahajuga już wtedy nie była używana. To oznacza to, że wojna bogów, o której wszyscy wiemy z mitologii, musiała mieć miejsce pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim, czyli pomiędzy rokiem 1902 przed naszą erą a 702 przed naszą erą. Ciekawe jest to, że w tym przedziale czasowym, czyli pomiędzy rokiem 1902 a 702 przed naszą erą, a dokładnie w latach pomiędzy 1200 a 800 rokiem przed naszą erą, mamy tak zwaną czarną dziurę w historii, która nazywa się czarnym okresem średniowiecza. I tutaj właśnie też jeszcze nawiązanie do tego, że... Te czarne dziury są bardzo ważne, prawda? Tak. Naukowcy je nazywają ciemnym okresem. Skąd się ta nazwa bierze, prawda? Mam bardzo mało informacji na temat tych okresów. Dokładnie. No i bardzo pomocną właśnie w tym wszystkim jest przekaz, wiedzą jest przekaz chiński. Dlaczego? Dlatego, że on nie został zmanipulowany w pewnym okresie tych ciemnych wieków i on no, dosyć mocno kompletny jest i raczej tamte chronologie są w Chinach. W Chinach, tak, w Chinach była tam bardziej jedna nacja, znaczy oczywiście języków to jest ponad 30 dialektów, ale tak naprawdę oni bardzo hermetycznie żyli i tam nie było żadnych najazdów z zewnątrz, prawda? Tam raczej między sobą tam dochodziło do jakichś konfliktów, ale jeśli chodzi o jakąś tam zachowanie ciągłości, to mniej więcej było to takie społeczeństwo z silną tradycją, przekazem ustnym też. Tak, no w ich, i zwłaszcza co ciekawe, w ich tradycjach i w mitach jak gdyby przekaz, zwłaszcza dotyczący bogów, bo mają dokładnie takie same okresy, jak w mitologii mamy greckiej, czyli są bogowie, są tak zwani półbogowie, czyli herosi, i są ludzie. To się w 100% u nich pokrywa. Z takimi istotnymi, nazwijmy to w skali światowej, wydarzeniach, oni są zgodni, razem z mitologią grecką. Co więcej, w ich przekazach, w czasie, kiedy już jest po tym okresie, nazwijmy to półbogów, czyli herosów, gdzie występują już tak zwani pierwsi władcy ludzie, to
oni twierdzą, że mają stały kontakt z cywilizacjami zachodnimi. Wskazują na Mezopotamię, wskazują na Europę. A nam próbuje się jak gdyby udowodnić i wykazać i nauczać nas, że takich kontaktów, zwłaszcza w dużo wcześniejszym okresie, idąc na przykład na linii osi poza rok 600 przed naszą erą, to nie było. Tymczasem oni wprost mówią, że było. Kontaktują się, wymianę handlową prowadzą. Tak, tak. Dobrze, teraz zróbmy jedną taką dosyć ciekawą sprawę, że według Biblii i według przekazów sumeryjskich, które de facto mają być najstarsze na Ziemi, zwłaszcza w tej części świata, czyli Mezopotamia i Europa, to i w jednym, i w drugim przekazie przelicznik tak zwany czasu ziemskiego do czasu niebiańskiego występuje 1 do 30, czyli jeden dzień spędzony w niebie na jakiejś nieznanej nam planecie, na planecie boskiej nazwijmy ją, trwa 30 dni. Okazuje się, że jak zna się klucz, to dokładnie tak jest. Według klucza chińskiego, za chwilę przejdziemy już do tych końcowych obliczeń, wychodzi, że jest dokładnie taki sam przelicznik, 1 do 30. Co ciekawe, jak znamy już klucz, to dojdziemy do tego, skąd u Sitchina wziął się taka wartość jak 3600 sar, to co wiadomo, że sar jest, z tym, że dlaczego on to traktuje jako 3000 lat, co wykażemy, że niestety to była jego pomyłka i dlatego przy jego wyliczeniach wyszło to, że ludzie na Ziemi żyją 430 tysięcy lat i tak długo była zaawansowana cywilizacja, a tymczasem już z wcześniejszych naszych tych przekazów, pierwszych wyliczeń hinduistycznych wychodzi, że nie było to więcej niż 5-6 tysięcy lat przed naszą erą. Dobrze, przechodzimy. Pozbieramy sobie co wiadomo jako wejściowe informacje na podstawie klucza chińskiego. Więc jest tak zwany jeden pełny okres, jak go to nazwałem PO, który trwa 60 lat ziemskich, co w przeliczeniu na dni, tylko to trzeba, pierwsze co najważniejsze, wziąć pod uwagę, że to są cykle przed wielkim kataklizmem, czyli wówczas, kiedy wszystkie cywilizacje rok określają na 360 dni, nie według współczesnej trajektorii. Czyli mamy 21 600 dni ziemskich. Wiemy też, że jest tak zwany cykl niebiański, który trwa 10 lat ziemskich. Mamy takich cykli 6. I co się okazuje, to jest 3600 dni, dokładnie tyle. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest właśnie jeden sar, to Sitchin dobrze określił, że jeden sar to jest 3600, tym, że pomyłka jego polegała na tym, że nie chodziło to o lata, tylko o dni. A to wówczas jest pomyłka zaledwie o 3590 lat. I teraz zwróćmy uwagę, spróbujemy sobie to podpiąć pod pierwszego władcę, jaki tylko jest w Sumerze, czyli weźmiemy sobie na tapetę Alulima. Alulim miał panować 8 sar. Czyli zgodnie z tą doktryną, dzisiaj jest on określany, że panował 28 800 lat. Jeśli podpiemy go pod nowy klucz, to okazuje się, że on panował 80 lat, nie 28 800 lat. Co biorąc pod uwagę ślady na Ziemi, raczej łatwiej jest to zrozumiałe i bardziej realne, że władał 80 lat, a nie prawie 30 tysięcy. Co to oznacza? To oznacza, że jeden sar to jest 1/6 cyklu niebiańskiego, czyli wynoszące 10 lat ziemskich, czyli 60 do 6. Wyjaśnia to także długość życia przedpotopowych ludzi w Genezis. Właśnie to, o czym żeśmy wcześniej wspomnieli, że zostali zawyżoni sześciokrotnie. Znowu
brakowało tylko pewnej części składowej tego klucza. Ktoś coś wiedział, że ma tak być, ale nie do końca wiedział o ile. Wiedział, że pełny jakiś cykl jest 60, więc był przekonany, że o tą wartość ma pomnożyć, a nie o 1/6 tej składowej, która de facto byłaby jak gdyby jednym okresem niebiańskim. I wówczas zwróćmy uwagę, że jeden dzień niebiański wynosiłby właśnie dokładnie 30 dni ziemskich, dlatego że jeden dzień niebiański przy liczniku 5 cykli na 6, ziemski do niebiańskiego, daje nam dokładnie 30, czyli cykle ziemskie do niebiańskiego. I wszędzie we wszystkich przykazach, ktokolwiek leciał do nieba, w kosmos, czy Henoch w Biblii, czy Etana w mitach sumeryjskich, to wszędzie pojawia się ta wartość 1 do 30. Mamy ją tą samą. Teraz przeliczymy sobie właśnie to, co wychodzi wówczas z oficjalnie przyjętej chronologii władców sumeryjskich. I popatrzcie, w summa summarum oni według obecnej teorii mieli władać 241 200 lat. Według tego klucza ta grupa ludzi władała 670 lat. A więc to, co zostało rozciągnięte na osi czasu przez 241 200 lat, czego powinniśmy mieć na Ziemi olbrzymią ilość różnych rzeczy, w istocie występują tylko tyle, że przez 670 lat dałoby się to faktycznie wykonać, a nie przez setki tysięcy lat. Zobaczmy w zasadzie, co myśmy osiągnęli w zasadzie przez ostatnie 3 czy 4 stulecia i teraz przemnożmy to przez setki tysięcy lat. Ile rzeczy by po nas pozostało w stosunku do wartości, która jest 670 lat. Dobrze, lecimy dalej. Spróbujmy teraz na podstawie tego już zrobić obliczenia tak zwanej boskiej planety. Czyli jeden cykl ziemski to był 12 lat ziemskich. Jeśli przeliczymy to przez te 30, to da nam to 144 dni niebiańskie planety jakiejś boskiej. Co to oznacza? To oznacza, że 21 600 dni ziemskich, czyli cały pełny cykl, rok składający się z 60 lat, dałby nam 720 dni niebiańskich. Czyli de facto planeta boska na swoim planecie Rachubie, tak jak my mamy 360 dni, to tam byłoby 720 dni. I teraz liczymy sobie dalej. Co znowu możemy wyliczyć? Możemy obliczyć sobie coś w rodzaju miesiąca ich. U nas mi było 12 miesięcy po 30 dni. Tam, jeżeli przelicznik weźmiemy, że ten cykl niebiański to jest jeden miesiąc, to mieli takich miesięcy 6 po 120 dni niebiańskich, równych trwających u nas po 10 lat. I nawet jeżeli przeliczymy to samo według dni z naszych, to też wychodzi nam wartość 120 dni niebiańskich. I teraz, co ciekawe, tą samą wartość wówczas mamy zakodowaną też w hinduizmie. Zobaczmy, że te 432 tysiące dni ziemskich to jest nic innego jak 14 400 dni niebiańskich, a to jest równe 20 cyklom planety boskiej. Jeżeli te 20 cykli przeliczymy na lata, to co otrzymujemy? 1200 lat. Dokładnie tyle, ile trwa jedna juga w przekazie hinduistym. I teraz możemy to spróbować nawet odnieść do znowu kolejnego całkowicie do innej rachuby pochodzącej z Ameryki, do Majów. I tu takie pytanie. Wszyscy spodziewali się, że coś się wydarzy w roku 2012. A w istocie, dlaczego on się nie sprawdził? Dlatego, że on tak naprawdę nie mógł się sprawdzić. Po pierwsze, dlatego, że ten cykl już nie obowiązywał. Od katastrofy nie da się już nic określić tym kalendarzem Majów, nic robić, dlatego on też został porzucony, tak jak wszystkie inne, te wcześniejsze rachuby, kalendarze, jakkolwiek by to zwać, zostały porzucone. Po drugie, znaczy co najważniejsze... On nawet był do 2012 roku, to dlatego też wielu zwieszczało koniec świata, bo kalendarz Majów był bardzo dokładny, oni byli znani z rachuby, tylko no, to wcale nie musiało oznaczać koniec, tylko po prostu akurat na tym się skończył, bo nie był kontynuowany, prawda? Nikt go później nie dorabił. Tak, można tak interpretować, natomiast za chwilę wykażę,
że to też jest ślepa uliczka. Dlaczego? Załóżmy, że my dzisiaj tworzymy jakiś kalendarz, tworzymy sobie w przyszłość, tak? I oni dokładnie zrobili wtedy tak samo. Nie byli w stanie przewidzieć, że za ileś tam, za x lat, taki kataklizm, który wybije Ziemię z orbity, zmieni w ogóle cykl całych obliczeń i w zasadzie niepotrzebnie się wysilają, robią w przód. Oni sobie po prostu już rozłożyli ten kalendarz, żeby mieć te cykle rozpisane aż daleko do przodu. Zaraz dojdziemy, dlaczego to takie ważne było. Bo w istocie ta rachuba, te cykle z punktu widzenia człowieka są nader istotne. Co się okazuje? Najważniejszą rzeczą, jakim błąd zrobili, bo nawet jeżeli by Ziemia nie zmieniła orbity, nawet jeżeli Ziemia nie zmieniłaby cyklu z 360 na 365,25, to według tego, co zostało tutaj zrobione, to nigdy by się nie pokryło z tymi latami. To zostało niewłaściwie odczytane. Problem polega na tym, że pod złą wartość to zostało podpięte, bo zostało to przyciągnięte do lat ziemskich. A okazuje się, że to wcale kin, winal, tun, katun i tak dalej, to nie określa lat ziemskich. I teraz do tego dojdziemy, że jest. Także to nie są te lata. Choć wartości, jak zauważymy, te wartości, które tu są, one się pokrywają. I to nawet z latami, ale nie naszymi. To teraz obliczymy sobie według planety czasu boskiej, przeliczając do tych danych, które mamy, które wychodzą właśnie z tego kalendarza Majów. Zwróćmy uwagę, jeden tun, mieliśmy taką wartość. Jeżeli ten jeden tun, czyli podstawową wartość, podepniemy pod ten coś, co jest, opiera się jako podstawowy cykl, czyli jako 60 lat, a coś, co ma się równać jako 18 winal, to okaże się, że to jest tak zwany ten jeden rok na boskiej planecie. Jeden katun to jest nic innego, to jest równowartość 20 tunom. Czyli jak pomnożymy 60 razy 20, to daje nam 1200, czyli znowu 20 lat, to co mieliśmy tam. Ale znowu, nie naszych 20 lat, tylko tej innej planety. Patrzmy dalej. Jeden baktun to jest odpowiednik 20 katunów. Czyli co mamy zrobić? Mamy pomnożyć 1200 razy 20, czyli to jest 24 tysiące lat ziemskich, a to jest inaczej 400 lat na boskiej planecie, nie na naszej. Dlatego to nie miało w życiu prawa się zgodzić. I teraz zwróćcie jeszcze co uwagę. Wszystkie te wartości są bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że podstawową wartość jest 60. Czym jest wartość 60? To jest jeden cykl jakiegoś ciała niebieskiego, prawdopodobnie planety. Czym jest 1200? 1200 to jest 20 tych cykli. I one informują o tym, że co 1200 lat pojawił się kataklizm na Ziemi. Co jest 24 tysiące? Z czym można połączyć Ziemię? To jest pełny cykl zodiakalny, który wynosił przed katastrofą. Dokładnie to, co ten Niemiec wyłapał. Mhm. Idźmy dalej. Czym był jeden winal? Jeden winal to jest w przeliczeniu 1/18 tunu, czyli to jest dokładnie 1200 dni ziemskich, 20 kinów. A w przeliczeniu na dni lub czas tej innej planety to jest 40 dni tamtej planety. I teraz jeden kin, który jest 1/20 winala, to wówczas jest 60 dni ziemskich, a więc 1440 godzin. W przeliczeniu to daje 2 dni na tej planecie boskiej. I teraz pojawia się jeszcze jedna wartość u Majów, jako jeden piktun. Jeden piktun składa się z 20 baktunów i wówczas to jest okres 480 tysięcy lat. Dla nas olbrzymi okres, ale na razie pewnie nigdy nie dowiemy się, jakie miał znaczenie, bo za krótko jeszcze tutaj jesteśmy. Natomiast zwróćmy uwagę, że w stosunku do okresu na tamtej planecie, to w istocie nie jest to jakiś zbyt odległy czas, bo raptem 8 tysięcy lat. To mniej więcej tyle, ile nasza, jak gdyby, ludzie żyją tu na Ziemi. Muszka, owocówka, jeden dzień. No tak to można określić, czyli tam 8 tysięcy lat, na tej planecie boskiej nazwijmy ją, tak. Na naszej planecie jest to okres 480 tysięcy lat. Dla nas na razie wartość abstrakcyjna i tylko oni mogliby nam powiedzieć, co w ogóle miała ta wartość oznaczać, bo tyle czasu tutaj w ogóle nie upłynęło dla nas.
Teraz, co to w ogóle, jak możemy dalej to policzyć? No, wówczas okazuje się, że jeden dzień na boskiej planecie wynosił 720 godzin. To jest podwójny obrót zegara, który miałby tarczę 360 stopni. Zwróćmy uwagę, jakie to ma nagle pokrewne i duże znaczenie dla nas. Przecież my mamy koło podzielone na 360 stopni. No tak, tak. Kierunki świata mamy podzielone na 360 stopni i teraz, co istotne, te stopnie dzielą się na minuty. Znowu jest jak gdyby przyporządkowanie tego do zegara. Tak, tak. Czyli jeżeli weźmiemy te rzeczy, to się okazuje, że tak naprawdę nasze kierunki świata i nasz zegar zbudowany został na podstawie zegara nie z tej planety, ale całkowicie z czegoś innego, bo... Znaczy może z tej, tylko po prostu... Nie da się tego z niczym powiązać. I teraz zwróćmy uwagę. To są bogowie sumeryjscy lub wszystko, co jest z nimi związane. Każda jedna postać ma zegarek. To jest jedna z charakterystycznych cech, o której Sumerowie nigdy nie zapominali. Zawsze bóstwo jest uwiecznione z zegarkiem. Co więcej, nawet półbogów uwieczniali z zegarkiem. Niekiedy w niektórych przekazach, bo tego jest cała góra. Ja tu tylko takie wybrałem z internetu, jakiekolwiek pierwsze wpadły mi. I teraz co najważniejsze, zobaczcie, że poszczególne bogowie wyglądają dokładnie, jakby to był kopia tego samego obrazu. A to są ten i ten, to są dwa różne kamienie. Tak samo to i to, to są dwie różne płaskorzeźby. Umna pisztu, trzymający lwa. No. Gilgamesz. Niektóre tak, to dokładnie, to ma to być symbolizować Gilgamesza, tak zwanego półboga, i też półbóg miał zegarek. Trzymał sobie lwa pod pachą, tak żeby był na pewno mały. Tu można sobie uświadomić, bo we wszystkich przekazach jest podane, że herosi, półbogowie, byli bardzo duzi, wysocy. Zresztą Biblia też mówi, że z połączenia bogów z ludźmi powstawali giganci. I teraz weźcie pod uwagę właśnie, że to ma być lew. On go jedną ręką pod pachą trzyma. Więc jakiej wysokości on musiał być? No właśnie mówię. Znaczy, jak ktoś mówił, że to jeszcze cofnij troszeczkę, bo jeśli ktoś się... bo tam mówią niektórzy, to lwiątko, prawda? To czemu ma grzywę i kitę, prawda? Lwiątko małe tego nie ma. No właśnie. I teraz zwróćmy uwagę, że czym tak naprawdę była ta rachuba? Ta rachuba, te wszystkie rachuby sprowadzają się cały czas do jednego i tego samego. One nie tylko synchronizują czas między naszą planetą, a jakąś inną planetą, czyli coś, co jest nazywane przez wszystkie ludy bogami, jeżeli przybyli skądkolwiek, no to musieli to odmierzać czas. Potrzebowali mieć synchronizatory właśnie, czyli my nic innego tutaj nie mamy jak synchronizator, ale okazuje się, że te tak zwane zegary, bo jak widzimy, ten pomiar hinduistyczny jest typowo w kształcie zegara i odliczający coś. I on w istocie odliczał cykle kataklizmów, które mają regularnie pojawiają się na naszej Ziemi. I w pełnym cyklu, czyli coś, co tutaj dokładnie jest to zobrazowane. Zróbmy tu jeszcze raz, tutaj to dokładnie widać. Tu w pewnym, mają konkretne punkty odniesienia wykazane, czyli długość obiegu własnej planety wokół Słońca, częstotliwość występowania katastrof, tak. Częstotliwość, z jaką przechodzi Ziemia przez cały cykl wszystkich domów zodiaku, co też oni to nazwali, i zwróćmy uwagę, że cały zodiak we wszystkich językach, we wszystkich kulturach jest taki sam. A w istocie to jest coś, co w zasadzie jest stworzone, nazwane, i można było to nazwać, każdy mógł sobie inaczej nazwać, a na całej kuli ziemskiej to nazewnictwo jest identyczne. Ktoś to musiał im przekazać odgórnie. Nie mógł każdy z nich wpaść na to samo. Pamiętajmy, że
bogowie, tutaj herosi czy półbogowie, znając rachuby czasu, umieli przewidzieć te katastrofy i ostrzegali też ludzi, prawda? Że potop wydarzy się wtedy, wtedy. No i w Biblii mamy przekaz Noego, któremu Bóg kazał zbudować arkę i ludzie go nie posłuchali, tylko ci, co tam posłuchali, to się uratowali. Wcześniej mamy taki sam przekaz w sumeryjskich księgach odnośnie Gilgamesza, który mniej więcej jest jakby kopią tej samej opowieści, prawda? Że bogowie tak samo przewidzieli, czy on poszedł do pewnej postaci, której tam, czy wróżki jakiejś, która mu powiedziała, że oni wiedzą, że będzie ta katastrofa. Także tak, to się powtarza i tutaj to jest nawiązanie do tych znajomości, tych rachub i tych cykli, bo to występuje cyklicznie i właśnie ten, kto to zna, także może to wykorzystać w jakiś sposób. No. Dokładnie. Zróbmy jeszcze jedno, co jest istotna kwestia z tym związana i czy w Biblii mamy, czy w przekazie sumeryjskim, czy nawet to, co żeśmy tutaj cytowali, przekaz chiński, bo on najmniej znany pewnie jest wśród ludzi, to wszędzie występuje to, że w zasadzie to Bóg, czy bogowie decyduje o tym, że uratuje tylko wybrańców. Tak. Chińskim jest to wprost, można powiedzieć, wręcz bezczelnie ukazane i powiedziane, że elita została załadowana na smoka, na statek, reszta ludzi też chciała się uratować, łapała się czego dało się na tym statku, pourywali jakieś anteny, nie wiadomo co, pospadali, statek odleciał, odprowadzili go wzrokiem, aż zniknął im całkowicie na niebie. W Biblii jest to mniej drastycznie pokazane, tak samo i w micie sumeryjskim. Choć też tam jest i w jednym, i w drugim jest wykazane, że ktoś odgórnie zadecydował, kto ma przeżyć, a kto nie. Zwróćmy uwagę, że wcześniej na pełny taki cykl Zodiaku katastrof naturalnych miało wystąpić 20. I jak tylko doszło do katastrofy takiej, która spowodowała przechył Ziemi i zaburzenie tego cyklu, to okazuje się, że wszystkie narody, wszystkie ludy próbowały za wszelką cenę jak najszybciej obliczyć, z jaką częstotliwością teraz obraca się Ziemia. Próbowali określić, z jaką częstotliwością będzie poruszała się tamta planeta i co najważniejsze, z jaką częstotliwością teraz będą pojawiać się katastrofy. I co ciekawe, w kalendarzu rytualnym Colkin mamy już wartości, które występują w cyklu po tej katastrofie, czyli tak naprawdę dla nas istotnych, ważnych. I co najważniejsze, zwróćmy uwagę, że występują tu dwie sekwencje, identycznie jak w przekazie chińskim, lecz opierające się na innych wartościach liczbowych. Natomiast w chińskim mieliśmy wartości 10 na 12, tu pojawiają się sekwencje 13 na 20. Z tym, że jak został odczytany i zinterpretowany przez badaczy ten cykl? A mianowicie oni stwierdzili, że te cykle określają dni. Natomiast w Chinach wiemy, że to dotyczyło lat, nie dni. To źródłem tym to jest, znajdziemy to, jak liczyli czas Majowie. To jest i jak gdyby do tej rachuby ona została ogólnie przyjęta i jest uważana, że Majowie odliczali ten kalendarz rytualny, dotyczył dni. Tylko pytanie, po co komuś odliczać coś co 260 dni, coś co będzie się, ani nie da się tego w cyklu rocznym, ani w żadnym innym zrobić, bo cały czas się będzie przesuwało wszystko o cyrkulację. I w zasadzie takie rozumowanie i takie przyjęcie nie ma sensu. Znaczy, wprost jest powiedziane, no, wykazane jest, że tak oni to teoretycznie robili, ale w zasadzie nikt nie potrafi powiedzieć, po co to komu było. Natomiast jeżeli zamienimy to, że nie dotyczy to dni, a założymy, że dotyczyło to lat, to okazuje się, że to powinien być jakiś cykl 260-letni. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 260 to
to jest najmniejszy wspólny mianownik obu liczb 20 i 13. I teraz, jeżeli 260 podzielimy przez 5, czyli okres niebiański, jaki był, to okazuje się, że daje nam to wartość 52. I teraz, co jest wówczas ciekawe, jeżeli 20, czyli okres ziemski, podzielimy przez tą wartość, przez 5, to okazuje się, że daje nam to wartość 4. A teraz, jeżeli tą 4 przemnożymy wartość 13, którą oni kombinacji liczyli do 13, to znowu mamy 52. Czyli okazuje się, że jednak coś jest, jakiś schemat w tym. Ale pewnie nie chodzi o dni, a jednak chodziło o lata. I coś, co jest związane z wartością 52. Lecimy dalej. Dlaczego 52? Spróbujemy to wyjaśnić. Okazuje się, że pełna data dzienna, czyli składała się na dwa cykle, dwie jak gdyby daty. Według Solkina i według daty Hubba. Czyli okazuje się, że to, co nazwane jest kalendarzem wirtualnym Solkina, to w istocie jest tylko jedną składnią czegoś większego. I teraz zwróćmy uwagę, że znowu tu jest takie połączenie identyczne jak w kalendarzu chińskim, czyli parowanie sobą okresów. I tutaj pełny taki okres parowania całego, czyli jednego okresu do drugiego, czyli Solkina do Hubba, wynosi dokładnie 18 980 dni. Czyli co ile? Dokładnie co 52 lata. O, pokrywa się z tamtym samym. Czyżby to był jakiś klucz? I okazuje się, że tak, że wszystkie przekazy rozbijają się o klucz o wartości 52 i związanym z 13. Teraz jeżeli zrobimy coś takiego, że wewnątrz tego cyklu są właśnie kolejne huby i teraz one są podzielone na 13, to coś, co wcześniej było co 20 cykli, czyli był okres 1200 nam dawało, to wychodzi na to, że teraz się skrócił aż do 13. Nie tylko się wartość 60 lat skróciła na 52, ale skrócił się okres też, ilość obiegów do 13. Jeżeli teraz pomnożymy 13 razy 52, to daje już nam okres nie 1200 lat, częstotliwości katastrof, jak było wcześniej, ale teraz 676 lat. I co istotne i najważniejsze, ten klucz i te wartości obowiązują nas do dzisiaj. Co ciekawe, tu Grzegorz dosyć ciekawą rzecz zrobił, bo taki wykład jest przeprowadzony z panem Santosem Bonacci. Myślę, coś możesz więcej nam powiedzieć na temat tego. W każdym razie w tym wykładzie znajdziemy takie odzwierciedlenia, on też wyjaśnia, że jest pewien związek liczbowy pomiędzy liczbą 13 i 15. I co ciekawe, nie 15, przepraszam, i 52. I właśnie co ciekawe, cyfra 52 łączona jest ze słowem Elohim. Elohim, tak. A Elohim to są bogowie, boscy. Czyli dokładnie jest odzwierciedlenie znowu do bogów. Przypuszczalnie możliwe, może to być właśnie odniesienie do planety bogów. Czyli też jest tutaj, zwróćmy uwagę, jest dokładnie ten sam schemat. 13 i 52. Z tego daje nam znowu tą samą wartość, co wcześniej żeśmy uzyskali, czyli 676. I tu jesteśmy już blisko rozwiązania biblijnej zagadki, prawda? Nie chcę tutaj wychodzić przed szereg, bo to zostawiam tobie, żebyś to jakoś nam wytłumaczył. I też masz dwie wartości w Biblii podane, prawda? 666 i 616. Są, dokładnie. Jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze tylko zwróćmy uwagę, że po katastrofie Indianie przez dosyć szybko udało im się określić, że to ciało niebieskie, które musi być prawdopodobnie widoczne i też i dla nas powinno być z Ziemi teraz, oni obliczyli bardzo szybko, że ono się porusza wokół Ziemi co 52 lata. Nie wiedzieli tylko, z jaką częstotliwością teraz będą się pojawiały kataklizmy. No i co robili? Co 52 lata spodziewali się kataklizmu, końca świata. Chcieli to obliczyć. Ale co znowu bardzo istotną kwestią, tą samą symbolikę 52 i 13 i rok 676 okazuje się, że mamy zakodowaną w najważniejszej symbolice Stanów Zjednoczonych. W Wielkiej Pieczęści i w banknocie jednodolarowym. Tak,
Iluminaci używają tej trzynastki wszędzie, gdzie mogą. Dokładnie. Teraz, co ciekawe, no każdy może sobie, bo jest bardzo interesująca kwestia związana z samym powstaniem tej części, ale to inny temat i w zasadzie każdy może sobie to wygooglować. Tutaj jest jakby związek z grupą ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, prawda? My jesteśmy grupą, która nie wie z pokolenia na pokolenie, no nikt nam tego nie przekazuje, oni tutaj wiedzą dokładnie o cyklach, wiedzą, co się zdarzy, to, co pokazują, to jest tylko symbolika, która ich łączy ze sobą i tworzy jakby taką hermetyczną grupę, wy i oni. Tak, i okazało się, że oni dokładnie te symbole zakodowali w tej pieczęci, zakodowali też w banknocie. Zwróćmy uwagę. Mhm. Tak wygląda oficjalnie pieczęć. Najważniejszy, można powiedzieć, symbol Stanów Zjednoczonych. I ja tu nie będę tego czytał, no każdy może sobie na slajdzie przeczytać, jakie jest oficjalne wyjaśnienie. Zwróćcie uwagę, bo to wypuściłem, jeszcze kolorem zaznaczyłem, ile razy w tej symbolice pojawia się wartość 13. Co więcej, ta 13 nawet pojawia się w symbolu już na rewersie tej piramidy, bo mamy w tej piramidzie występuje 13 poziomów w cegle. Ale najistotniejszym symboliką jest awers. Teraz zwróćcie uwagę. Nimb, czyli dokładnie to, symbolizować ma planetą, która okazuje się, że święty Jan nazywa ją bestią. Wszystkie 13 gwiazdek, które się w niej znajdują, symbolizowałyby ilość obiegów tej właśnie planety wokół Słońca, pomiędzy każdym katastrofą, Armagedonem. I teraz w oficjalnej informacji mamy wprost napisane, że te gwiazdki tworzą sześcioramienną gwiazdę. Ok, robimy gwiazdę sześcioramienną. Co uzyskujemy? Uzyskujemy jakby dwie grupy gwiazdek. Uzyskujemy sześć gwiazdek zewnętrznych i siedem gwiazdek wewnętrznych. Co zrobimy? 6 razy 7 daje nam 42. Ale jeżeli naniesiemy tutaj samą tylko piramidę, z czego są zbudowane te gwiazdki, to mamy 10 gwiazdek w środku. Jeżeli dodamy te gwiazdki, 42 do 10, mamy 52. Jeżeli pomnożymy to jeszcze przez wszystkie gwiazdki, mamy wartość 676. Ale oni nie tylko w tym ukryli cały klucz. Okazuje się, że orzeł mówi dokładnie o tej samej wartości, co tu. Dlaczego? Dlatego, że w orle mamy cztery różne symbole po 13. To są listki, oliwki, strzały i paski na tarczy. Czyli znowu mamy 4 razy 13. 4 razy 13 daje nam 52. A co symbolizuje 13 obiegów tej planety? Symbolizuje ten napis. Napis, który składa się z 13 liter. Jeżeli pomnożymy to przez 13, znowu mamy 676. Rozumiem, że to jest duży przypadek. I także pamiętajmy o tym, że ta znienawidzona trzynastka, jeśli ktoś chce, żebyśmy znienawidzili swastykę, no to wiadomo, że tworzy jakąś ideologię i coś robi złego. Wiadomo, że ludzie później się tego boją. Tak samo z liczbą 13 w Europie Zachodniej, czy tam w świecie zachodnim, liczba 4 w Chinach. Także ta sama. Prawda? Teraz sam napis nawet, zobaczcie, jaki ma wymowę symboliczną. On oznacza jedno uczynione z wielu. Czyli 13 tych okresów, po których ma nastąpić katastrofa, to jest jedna z wielu. Tutaj znowu przypadek. Może, tutaj musimy powiedzieć o symbolice. Jeszcze jest taka symbolika iluminatów, znaczy wszędzie to pokazują. To pierwsze to mamy te 666, czyli te trzy szóstki, prawda? Tak jest. Symbolizującą 666. I mamy jeszcze symbol, mówi się, że to jest tam symbol szatana, ale mi się wydaje, że to jest w sumeryjskim 50. I 2, czyli 52. Tak, być może, no trudno nam rozkodować, ale to jak najbardziej wytłumaczałoby. Co ciekawe, te 666... Te dwa, zauważ, te symbole mniej więcej z taką samą częstotliwością są pokazywane przez wszystkie znane osoby na świecie, łącznie z papieżem, prawda? Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zawsze, kiedy jest pokazywany symbol 666, który tak naprawdę nawiązuje do przekazu biblijnego i do przekazu... jak gdyby świętego Jana dotyczących kataklizmu,
to zawsze widnieje ironiczny uśmiech. To jest nawiązanie do wartości, która okazuje się jest zmylna. I teraz właśnie pomału przejdziemy do Apokalipsy Świętego Jana, która okazuje się mówi o tym samym. Zobaczcie, tam jest takie zdanie, tu mądrość, to ma rozum, niech przeliczy liczbę bestii, gdyż istnieje liczba człowieka, a jego liczba 666. I teraz zobaczcie już pierwsze, jaka jest sprawa. No właśnie, i tu jest rozdzielenie, że to nie jest liczba, że to jest liczba człowieka, prawda? Tak, a powszechnie przyjęło się, że 666 to jest liczba szatana, liczba bestii. Tak, tak. Nie, zobaczcie, jakie zostało oszustwo. Tu wyraźnie jest podane, że liczbę bestii należy sobie dopiero przeliczyć. Tak. To jest liczba człowieka. I ja sądzę, że nie bez przyczyny są dwie wartości podane w Biblii, 666 i 616. Tak, i zwróćcie uwagę, że nie bez powodu jest też ten zawsze towarzyszący uśmiech ironiczny przy pokazywaniu tymi palcami tego znaku tam 666, prawda? O, tam tak bodajże jest pokazywany, bo wszyscy oni wiedzą prawdopodobnie, że to jest ściema i oszustwo z tym znakiem. Dlaczego? Tak jak tutaj widzicie, pisze, że ta apokalipsa od razu, odgórnie, zakłada, że pojawi się bardzo wielu tak zwanych fałszywych proroków, którzy będą przewidywać tą apokalipsę, o której tam jest opisywane, ale co jest istotne jeszcze przy samej tej apokalipsie, na co zalecałbym zwrócić uwagę i każdy to może przeczytać, bo to jest ogólnie dostępna ta apokalipsa, jest tam na przemian używany czas przyszły i przeszły. Coś widziałem, coś będzie. To było, to będzie. Czyli tak jakby nawiązywało do czegoś, co było i na pewno będzie. Czyli coś, co się powtarza cyklicznie. Teraz to, wróćcie. Tak. Chodzi o to, że tutaj apokalipsa jest jeszcze tłumaczona jako rozdarcie kurtyny, prawda? Czy odsłonięcie kurtyny, a nie zagłada. No i to też jest związane z prawdą tutaj, bo tutaj te cykle, o których my mówimy, nie jest związane z jakąś katastrofą totalnie globalną, gdzie wszyscy giną, prawda? To nie jest. No tak, znaczy nie jest związane z czymś, czym w religii jest powiedziane, że jest koniec świata, będzie jakieś rozliczenie i tak dalej, i to tak. Już nic więcej potem nie będzie. Nie, niestety za każdym razem, a może niestety, następuje kolejny taki sam cykl. Wszystko zaczyna od początku rozwijać się i dochodzić. I teraz dlaczego z góry było założone, że na pewno będą fałszywi prorocy i, no i będzie trudno dojść do prawdy. Dlatego, że tą apokalipsę od razu wypuszczono w dwóch wersjach. Pierwsza wersja, bardziej znana, podaje wartość 666, druga mniej 616. Jeżeli ktoś pracował tylko na jednej, próbował uzyskać prawidłową wartość liczby z jednej, to nie był w stanie, ani z jednej, ani z drugiej. Dlatego, że więc jak widzimy, że już z założenia było brane to, że pojawią się ci prorocy, fałszywi prorocy, właśnie dlatego, że powstały od razu dwie wersje tej apokalipsy z dwoma różnymi datami. Jeden mają, różnią się w zasadzie tylko tym, 666 i 616. Jeżeli ktokolwiek pracował na jednej z nich, nie był w stanie po prostu przeliczyć, bo nawet jeżeli domyślał się skąd, jaki klucz przeliczenia, to w zasadzie wychodziła wartość ułamkowa. Zwróćmy uwagę, że przez 13 nie da się podzielić ani jednej wartości, ani drugiej. Wychodziła ułamek, czyli od razu to deklasowało jak gdyby klucz, bo za każdym razem wówczas pracował się tylko na liczbach rzeczywistych. Więc jeśli miał wychodzić ułamek, to znaczy, że takie urównanie nie istnieje. Mhm. Dlatego obliczenie jakiejkolwiek wartości w oparciu o 666 lub 616 i jakikolwiek schemat, który można by było wyłapać z tej apokalipsy, był nie do wykonania. Dopiero w momencie, kiedy ktoś wiedział, że istnieją dwie księgi i jaki schemat jest wyczytania prawdziwej wartości do obliczenia tak zwanej liczby bestii, można było dopiero uzyskać prawidłową wartość, która była do podzielania przez konkretną liczbę. Zwróćmy uwagę, jeżeli weźmiemy te obydwie księgi i dwie te wartości, 666 i 616, jak gdyby nałożymy na siebie je i wartości, które się pokrywają, nie dotykamy,
ale wartości różne dodajemy do siebie, to wówczas też otrzymamy wartość właśnie 676. I gdzie leży klucz? Klucz leży w numerze rozdziału. Okazuje się, że numer rozdziału z tym zapisem to jest dokładnie rozdział 13 i przy podziale 676, czyli wartości człowieka, co oznacza lata człowieka, czyli wartość 676 lat, podzielimy przez 13, czyli numer rozdziału, otrzymujemy 52 lata bestii. Czyli to jest okres, w jakim porusza się jakaś planeta, co 52 No, Indianie się obawiali co 52 lata też tych różnych katastrof, nie? Dokładnie, także to 52 nagle we wszystkich symbolach z różnych, jak widzimy, miejsc, od Indian, współczesnego czegoś, bo przecież państwo amerykańskie no nie jest tak stare jak historia Europy, znacznie młodsze, a zauważmy, że ta symbolika jest tam zakodowana. Znajdujemy to w zapisach już późniejszych chińskich. U nich też wartość wychodzi 676. I co najważniejsze, okazuje się, że znajdziemy tą samą wartość w cyklach, które znajdują się na Ziemi w odniesieniu do jakichś wydarzeń katastroficznych. Tak, tylko... No to mamy tę migrację Wandalów, 406 rok. No. Dokładnie. Teraz, co ciekawe tutaj, że oni nie szli na wojnę, bo nie szli sami w wojnę, tylko z dziećmi i swoimi żonami, prawda? Kobietami. Tak, historia nam mówi, próbuje nas przekonać do tego, że Wandalowie, przekraczając Ren, ruszyli na podbój i grabież Galii, a później dalej, aż do Hiszpanii i w końcu wylądowali w Afryce, w Kartaginie. Tylko zastanawiające jest jedno. To się zgadza, za bardzo. Tak, trzeba by było sobie zadać proste jedno pytanie. Kto kiedykolwiek w historii szedł na jakąkolwiek wojnę, zabierając z sobą wóz, babę i dziecko? Nie. Oni szli z całym dobytkiem swoim, z całymi rodzinami. Pytanie, czy na pewno szli na podbój, czy po prostu się ewakuowali. Dotyczy to tak samo inwazji Hunów na Europę. No właśnie, bo tutaj się mówi, że uciekali przed Hunami, prawda? Tylko, że nie słyszałem jeszcze o takiej wojnie, żeby zabierać dzieci i kobiety na wojnę, prawda? Dokładnie. Nie ma nigdy ani wcześniej w historii, ani później coś takiego, żeby coś, co ma być związane z działaniami militarnymi, zabierać cały swój nawet dobytek. To już nie tylko zabierając całe swoje rodziny, ale wszystko, co dało się załadować na wóz, zabierali z sobą. I teraz pytanie, dlaczego? To samo się dzieje z Hunami. Zwróćmy uwagę, że oni wpadając do Europy, czyli do Panonii, na ziemię wschodnie Europy, oni tak samo migrują z całymi rodzinami. Co więcej, okazuje się, że w tym czasie... Tak, tak, bo jeszcze w kronikach jest wzmianka, że oni później po śmierci jednego z przywódców wymordowali dzieci i żony właśnie tych żołnierzy, prawda? Tak, tak, dokładnie. Tu w przekazach rzymskich jest to wyraźnie zaznaczone, że w momencie, kiedy Stylicho, czyli to był obcokrajowiec, bo okazuje się, że pochodzenia był Wandalem, a zajmował jedną z najwyższych funkcji w cesarstwie rzymskim. Co więcej, był mężem córki cesarza rzymskiego, czyli był bardzo wysoko ceniony. Z drugiej strony historycy, zwłaszcza te przekazy, które próbują wpajać nam historycy niemieccy, chcą nam wykazać, że to my byliśmy barbarzyńcami, byliśmy ludźmi, którzy nic nie potrafili, w zasadzie tylko wszystko, co osiągnęliśmy, to tylko dzięki nim i temu, że wprowadzili nam chrześcijaństwo i nas czegokolwiek nauczyli, a okazuje się, że w tym czasie, na dużo, dużo wieków przed tym, niż oni się w ogóle pojawili na kartach historii, my, bo Wandalowie wywodzą się od Scytów, czyli są powiązani ze Słowianami, zajmują takie funkcje. Jeżeli faktycznie by byli tak postrzegani w ówczesnej Europie i ówczesnych władców,
to nigdy w życiu taka osoba nie mogłaby zajmować tak wysokiego stanowiska. Ten Wandal, czyli ten Stilicho, on w dużej mierze w tym czasie opierał armię rzymską o legiony składające się z cudzoziemców. W istocie tymi cudzoziemcami w głównej mierze były ludy słowiańskie, bo to byli Wizygoci, to byli Scytowie i to byli Hunowie. Tak. Bo Hunowie wiadomo, że dla nich też walczyli Alanowie. Także... Tak, dokładnie. Też, tak jak tutaj dobrze mówisz, też byli Alanowie. Alanowie są z tej samej grupy, z tej samej nacji, czyli od Słowian. I to jednoznacznie pokazuje, że ta historia została dosyć mocno przekłamana. No właśnie, tutaj oni nie szli nie tylko do Niemiec na zachód, ale tam przez Francję, Hiszpanię do Afryki Północnej, prawda? Nawet było poselstwo wysłane ileś lat później z pytaniem, czy będą rościć sobie prawa do terenów tutaj dzisiaj. Tak, tu jeszcze właśnie to trzeba też podkreślić, że oni nie mogli nawet iść przez Niemcy, bo w ogóle czegoś takiego tworu jak Niemcy nie było. No ludy tak. Słowiańskie zajmowały... Dzisiejsze Niemcy, nie? No wiadomo. Tak, zajmowały tereny aż do Renu. I tak naprawdę tam, gdzie znajdują się teraz Niemcy, w dzisiejszych granicach, to są wszystko ziemie słowiańskie. No zresztą tak. Nawet każdy to sobie może sprawdzić, to nie jest jakaś propaganda, że nawet sami Niemcy podają, że takie miasta jak Bremen, jak Wyszymir, to są miasta Słowian zrobione, Hamburg, są zbudowane, które oni przejęli. Więc wszystko, co jest do łeby, to nawet oni oficjalnie podają, że to nie były ich, nie jest to ich tworem, a Słowian. Po prostu pisze, że to są miasta wybudowane przez Słowian. Także no, szli przez swoje tereny, przez sąsiadów, przez innych ludów, tak jak na przykład przez Burgundczyków, którzy graniczyli z Wandalami. Burgundczycy to też był lud słowiański, który wyemigrował cały, w całości, w 100% opuścił ziemię pomiędzy Łebą a Odrą i znalazł się za Renem. Początkowo razem z częścią Alanów przez pewien okres czasu stworzyli pierwsze państwo przy granicy Renu, a później przenieśli się bardziej na południe i w istocie jedna z dzisiejszych prowincji we Francji właśnie nosi nazwy od nich. Burgundia to jest nic innego, jak były ziemie Burgundczyków. Tak, ale też mamy też wzmianki właśnie o tych gotach, wizygotach, że pojawił się taki wątek, który jeszcze oczywiście badamy, że ta nazwa goci może pochodzić od słowa zalani, prawda? Też. Tak, może jest taki wątek, który może na to wskazywać. Niemniej jednak to, co próbowali Niemcy wykazać, że goci, wizygoci to są ludy związane ze Skandynawami, a więc z Germanami, czyli z Niemcami, to jest totalnie ślepa uliczka i droga i kłamstwo. Całkowicie tu można podkreślić to, że to jest oszustwo i kłamstwo. Dlaczego? Nawet w Wikipedii do dzisiaj pisze to, nie? Tak, i to jest oszustwo. To ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest oszustwo i to każdy może sobie sprawdzić jeden, kto przeczyta zapiski jednego z rzymskich kronikarzy, który żyje w tym czasie, pochodzi z Hiszpanii, ucieka do Aleksandrii, czyli do Egiptu z Hiszpanii przed przybyciem Alanów i Wandalów na tereny hiszpańskie i on wprost jako Rzymianin pisze, że goci, wizygoci i ostrogoci to są te same ludy, nie że albo pochodne, albo cokolwiek innego, ale wprost pisze, że to jest to samo, co Grecy nazywają Scytami. No. On to wprost mówi, a to jest człowiek, który żyje w tamtym czasie. Więc on mówi, Rzymianie na nich mówią gotami, gotów ich nazywają, a Grecy nazywają ich Scytami. No dokładnie. Do Scytów Niemcy nawet nie próbowali się przyklejać, ani porównywać, więc skoro goci to są Scyci, to oznacza, że kompletnie nic nie mają wspólnego z Niemcami, tylko że to są właśnie Wizygoci i Ostrogoci, czyli jako zachodni
i wschodni Scyci. Tak. To jest prawidłowa nazwa i dokładnie tam byli. Czyli tutaj jest bardzo ważny wątek, bo tutaj pokazane jest, że w tym samym czasie mamy ruchy na dużą skalę społeczeństw różnych ludów w Europy. Czyli ze wschodu napierają Hunowie, no bo jeśli ktoś się przemieszcza z rodzinami całymi, to znaczy, że już coś się skończyło, czy nie są w stanie jakby egzystować na tych terenach, na których żyli tam setki czy tysiące lat. To samo się dzieje u nas, Wandalowie emigrują, no i nie idą do Francji, nie zostają we Francji, Hiszpanii, tylko idą do samej Afryki Północnej, prawda? Tam zakładają później państwa. Tu jeszcze jest, właśnie widać, że ewidentnie coś się zmieniło i to ta ich migracja i ucieczka musi mieć związek ze znaczną zmianą klimatu na Ziemi. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w kronikach jest napisane wprost, że wówczas, kiedy oni dokonywali przeprawy przez Ren, to Ren był całkowicie skuty lodem. Miało to miejsce 31 grudnia i Ren był całkowicie zamarznięty. Jeżeli ktokolwiek będzie miał chęć i sprawdzi sobie chociażby Wikipedię, już nawet nie musi sobie dalej w szczegóły sprawdzać głębiej, nawet bo Wikipedia to dokładnie podaje, ile razy Ren zamarzł przez ostatnie chociażby 200 lat. To tego jest 9 lub 11 razy. Mamy też wzmianki o Bałtyku. W górnej części, a nie w środkowej. Mamy też wzmianki o zamarzniętym Bałtyku. Jeśli ktoś tam stawia knajpę czy gospodę drewnianą na środku Bałtyku i sprzedaje piwo, no to przypuszczam, że nie robi tego w pierwszym roku po zamarznięciu, ani w drugim, tylko coś jest już stałe, prawda, jakiś czas. Tak, tak. I nie zakłada tego, że to trwa miesiąc czy dwa, nie trwa parę godzin. Jakby ci ktoś zaproponował postawienie sobie knajpy na środku Bałtyku, no i załóżmy Bałtyk zamarzł i mówi, masz taką propozycję, nie płacisz czynszu, prawda, no to czy byś się zdecydował tam akurat? Ciężka byłaby sprawa, a jest to... Musisz być do czegoś przekonany, że... musisz być przez lata do czegoś przekonany, że tak jest, prawda, i to na jakiś dłuższy okres. Tak jest. I teraz sprawdźmy, co się dzieje na osi czasu w historii. Takim punktem odniesienia pierwszym, który możemy sprawdzić, to jest rok 1347/48. Jest to okres, kiedy występuje potężna katastrofa na Ziemi, dlatego że wymiera ponad 90% całej populacji całego świata. Skupmy się na Europie, bo to tak. Jest tych wszystkich tak zwanych, w cudzysłowie mówię, epidemii, bo dzisiaj nie ma dowodów, nie ma naukowców, którzy by mogli określić, co to była za epidemia. No i tutaj się nie zgadzają jakby logiczne fakty, bo mówi się, że tam szczury roznosiły tą epidemię, ale ja rozumiem, w dużych miastach tam szczury mogły roznosić, ale to wszędzie i wsie, i jakieś odległe tereny pustynne, odległe, czy tam, gdzie nie mieszkało wielu ludzi, no to tak samo i po prostu tu nawet można sobie sprawdzić, prawda, prawie 80-90% ludzi, tak zwane czas, kiedy te kroniki podają, że całe miasta po prostu leżały trupy na ulicach. Tak, znaczy tu jest właśnie ciekawa sprawa, że kroniki, źródła podają znacznie wyższe wartości, aniżeli podaje to oficjalna informacja, to jest zaniżane, ale nawet weźmy pod uwagę skalę tą zaniżoną, która jest w jakimś celowym rozumiem cię. To... blokowaniu to zrobiona, żeby to zaniżyć, to ta zaniżona wartość jest podawana jako od 60 do 80% całej populacji Europy. No to już niedużo, prawda? Wymarło. I teraz co jest jeszcze ciekawego? Zwróćmy uwagę, że jeżeli cofniemy się o 676 lat, to trafiamy na rok 672. Co znowu jest? Znowu wpadamy w pandemonium, które nazwano dżumą Justyniana. Tu jest właśnie ciekawa sprawa, bo w istocie to można połączyć właśnie z całą migracją wszystkich ludów, która zaczyna się w 406 roku i w zasadzie jak ta dżuma z roku 47 trwa przez kilka lat, tak ta przez kilkadziesiąt, ale to związane jest z tym pływającym okresem tutaj 266 lat połączonym z Ottonem III. Przypomnę tylko, żeby to zrozumieć, trzeba oglądać poprzednią część,
Prawedy, gdzie tutaj Artur wykazywał chronologię, prawda? Błędy w chronologiach i pływające chronologie, i tutaj by się to mogło pokrywać, gdyby te chronologie były prawidłowo ułożone. I teraz zobaczcie, jeżeli od 406 znowu się odejmie 676 lat, jak w aptece, dokładnie rok do roku, jak w aptece, mamy rok 269, ponowny raz migracja na olbrzymią skalę, śmierć ludzi, i ten okres związany jest znowu z dziwnym przypadkiem, bo ten określenie dżuma stało się świetnym wytłumaczeniem tych cyklicznych kataklizmów. Tak. W tym momencie to zostało nazwane tak zwaną dżumą ateńską. Jeżeli cofniemy się znowu 676 lat, to okazuje się, że znowu jest kataklizm globalny i w zasadzie od którego się wszystko zaczyna, bo niewiele informacji jest przed nim. To mamy rok 945 przed naszą erą i dziwnym trafem ta katastrofa znowu już jest powiązana z tak zwanym sztucznym okresem wieków ciemnych, co za wiele nie wiadomo, co się To jest właśnie ciekawe, że historycy nazywają coś okresami ciemnymi, wiekami ciemnymi, jak po prostu brakuje tam informacji, prawda? Kończy się jakaś dynastia, tutaj się kończy u nas Piastów, tak? Mniej więcej. I tak, w 1340 to przed rokiem kończy się u nas dynastia Piastów, która w zasadzie ona wprowadza chrześcijaństwo do Polski i dokładnie z kataklizmem, mniej więcej z tym okresem, ona się całkowicie kończy. Taki sam przypadek jest w Czechach. Dokładnie mniej więcej od tego samego roku zaczyna się dynastia, która wprowadza u nich chrześcijaństwo i rządzi aż do katastrofy. I ten mniej więcej sam podobny wypadek jest na Węgrzech. Czyli w zasadzie wszystkie ludy, które są ze Słowianami powiązane, tak jakby odgórnie zostały dynastie narzucone, które mają trzymać i sprawować władzę nad całym ludem. I weźmy pod uwagę to, że okres spiastowania przez Piastów w Polsce jest uważany z jednym z takim najbardziej najczerniejszym w historii Polski, gdzie na olbrzymią skalę jest mordowanie narodu naszego i trzymanie olbrzymich rydza. I to tylko nie w Polsce, bo w Czechach jest dokładnie to samo przez tamten ród. Tak samo i na Węgrzech. To każdy może sobie sprawdzić, już nie chcę uprzedzać faktów, ale na Wikipedii wystarczy wpisać hasło na przykład władcy Polski, władcy Czech, władcy Węgier i porównajcie to. Wszyscy się naprawdę zdziwią, co zobaczą. Idźmy dalej. Takim już właśnie tylko na krótko nawiążę do tego, co żeśmy w poprzednim odcinku rozmawiali, jak to się wszystko ładnie rozjeżdża. A patrzcie teraz chociażby na epoce miedzi, jak sytuacja wygląda. Na przykład na ziemiach czeskich ma to mieć miejsce od roku 4400 do 2000 przed naszą erą. Ma trwać okres epoki miedzi. I zwróćcie uwagę, że we wszystkich trzech miejscach trwa on dokładnie tyle samo, ale dziwnym trafem na ziemiach czeskich ma to być prawie 1100 lat później niż w Egipcie i w pozostałych miejscach Europy. Wyobraźcie sobie, że wasz sąsiad obok ma zaawansowaną technologię, potrafi coś robić, a teraz wy, wasi przodkowie, 1100 lat to jest kilkadziesiąt pokoleń, nawet dochodzące, jeżeli weźmiemy, że średnio 4 pokolenia na 100 lat, to mamy ponad 44 pokolenia. To już tak zaokrąglając, lekką ręką mówić, a to z reguły zawsze wychodzi trochę więcej, więc co najmniej 44 pokolenia jesteście całą tą, pomimo że ktoś używa to my mamy tego nie używać. To jest fizycznie niemożliwe. Bo wiesz, ci co i tak głosi oficjalna historia nam mówi, że tak było. No, bo to są powtarzacze, repeaterzy tak zwani. Pytanie, oni powtarzają po kimś, kto wprowadził to w błąd, celowo, niecelowo, to już nieważne, no, ale na logikę po prostu. No, jeśli tu za granicą jest epoka miedzi, 1100 lat różnicy, no to tutaj jest jakby coś nie tak, prawda? Teraz, no można by było nas zaszufladkować jako bajkopisarzy, jakbyśmy tylko pokazali o taki sobie schemacik, bo moglibyśmy sobie tu wypisać, co byśmy chcieli, a teraz pokażemy na to dowody. Zwróćcie uwagę, rok 1348, czarna śmierć. Oficjalnie zabiła od 60 do 80% całej populacji Ziemi. Jednak jak
zajrzymy w szczegóły, to okazuje się, że to jest grubo ponad 90 tysięcy. To jest cytat tutaj, co widzicie. W 7 roku po swoim początku przybyła do Anglii i na początku zawędrowała do miast i portów łączących się z wybrzeżem morskim Dorsetshire, gdzie podobnie jak w innych krajach uczyniła okolicę całkowicie bezludną. Czyli widzicie, tu już jest pokazane, że są jakieś obszary, i to znaczne, gdzie nikt nie przeżył, a więc tak. Nikt nie pozostał przy życiu. Tu jest wprost napisane, a więc nikt nie pozostał przy życiu. I teraz pomimo odległości przybyła do Gloucester, podobnie jak do Oxfordu i Londynu, wreszcie rozpowszechniła się po całej Anglii, tak, że przeżyła tylko co 10 osoba. Czyli średnio na cały kraj Anglii przeżyła co 10, czyli ledwo 10%. A co mówią oficjalne wyniki? Że w Wielkiej Brytanii pandemonium nie było zbyt wysokie i nie przekraczało 60%. Ten człowiek, z którego to jest cytat, to jest naoczny świadek. On żyje w tym okresie. On pisze to, co widzi. Komu mam uwierzyć? Jemu czy historykom współczesnym, którzy sobie robią statystyki na nie wiadomo czym? Jest tutaj, jak widzicie, link do strony opisującej jego, gdzie można dowiedzieć się. Ja myślę, Arturze, żebyśmy przybliżyli troszeczkę widzom, o co tak naprawdę chodzi, bo tutaj mówimy o dżumach, ale tutaj chodzi bardziej, to znaczy to są nasze przypuszczenia, prawda, bo nie wiemy jeszcze co te cykle 676 lat, co się zbliża do Ziemi lub powoduje te epidemie, bo możemy założyć jakieś promieniowanie, choroby popromienne, bo ludzie w tamtych czasach też tego nie mogli jakoś nazwać, prawda? Tak, dokładnie. I wiele objawów, które badacze późnego średniowiecza, renesansu, którzy badali i nawet w XVIII wieku odnosili się do tego, był taki francuski właśnie badacz, który jako pierwszy rzucił pomysł, że to być może jest dżuma, z tym, że on prowadził badania przez 15 lat, i niestety nie potwierdził tego. Znaczy, on sam stwierdził, że to nie mogła być tylko dżuma. Próbował właśnie w to, co już Grzegorz powiedziałeś, że próbował w to włączyć i szczury, i pły. I w zasadzie stwierdził, że to nie mogła być dżuma. Natomiast dżuma współczesnym badaczom najbardziej to opowiadała, zwłaszcza z początku XX wieku i końca XIX. I tą dżumę w zasadzie przypisali do wszystkich tych seryjnych katastrof. Bo to też idealnie Big Pharma to się podoba, no bo to szczepienia, prawda? Mają tutaj powód, odnoszą się do czegoś, co prawdopodobnie nie istniało, czyli do epidemii na światową skalę, czy tam w skalę europejską. Po prostu coś było, prawda? Ale tutaj wiadomo, że tutaj oficjalnej nauce może pasuje takie wytłumaczenie, no bo wtedy mają poparcie tych wszystkich bez jakby skutecznych szczepień, które w ogóle nie działają, można powiedzieć, bo to też się wpisuje w to, co ty mówisz, bo tutaj Big Pharma nie chce brać odpowiedzialności, to trzeba jasno powiedzieć, nie chce udowodnić, czy te szczepionki działają, czy nie działają, znaczy nie mają prawa działać, bo tutaj codziennie musielibyśmy się szczepić, bo wirusy mutują codziennie, co godzinę, co minutę, co sekundę, różne. I tutaj właśnie opierają tutaj, straszą ludzi, że no grozi nam jakaś epidemia, prawda? Tutaj raczej nie ma czegoś takiego, żeby natura tworzyła takie epidemie, żeby zmiotła z powierzchni Ziemi praktycznie całą ludzkość. Mi się właśnie wydaje tutaj bardziej sensowne coś, co cyklicznie się dzieje. Tego jeszcze nie wiemy, badamy to. Będziemy przekazywać w następnych częściach, co się nowego dowiedzieliśmy, ale dobrze by było, jakbyś wskazał, czy zacytował jeszcze tego kronikarza, który... Oczywiście, opisał... już przejdziemy, tak, bo to nie tylko mamy ze źródła pochodzącego z wysp. Okazuje się, że na taką skalę są w różnych innych kronikach informacje i ludzi, którzy żyją w tamtych czasie. Zresztą całe te badania próbujące wyjaśnić, co mogło być przyczyną już późniejszych badaczy, czyli tych z końca wieku XVIII, z XIX i z początku XX, no przecież na czymś musieli opierać. Okazuje się, że jest bardzo dużo informacji opisujących, jak wyglądał przebieg choroby. Więc te czasy są dosyć dobrze opisane. I teraz zobaczcie, pokażę Wam teraz relację człowieka z Włoch. Tu mamy z Anglii, a teraz patrzcie, co się dzieje we Włoszech. Takie miasto jak Florencja zostało całkowicie wyludnione. Nikt nie przeżył. Pisze tu jasno i wyraźnie kronikarz, że
od marca do czerwca więcej niż 100 tysięcy osób straciło życie w 3 miesiące w jednym tylko miejscu, z jednym miastem. I co więcej, na koniec podaje on, że we Florencji można naliczyć tylu żywych mieszkańców, ile w niej się później okazało zmarłych. Czyli już sugeruje, że w zasadzie wszyscy zmarli, ale na koniec on już to wprost mówi, bo twierdzi, że o ileż to pięknych domów, wspaniałych pałaców przedtem przez mnogie rodziny, przez rycerzy i znamienne damy zamieszkałych, teraz pustką stanęło. I tutaj jest jakby sugestia... Wszyscy aż do ostatniego sługi. Czyli to jest sugestia ze Strogiego Niebios Wyroku, czyli jakby sugestia do niebios, prawda? Dokładnie. I co właśnie jest ciekawe, to nie jest pierwszy i ostatni przekaz, który sugeruje, że coś wspólnego jest z niebiosami. Że cokolwiek to przyszło, to przyszło to z nieba, z kosmosu. Mhm. Zresztą w wielu przekazach jest podane, że ludzie nie mieli żadnego lekarstwa na to. Nie potrafili się przed tym w żaden sposób ustrzec i obronić. I teraz co ciekawe jest, czego nawet, nazwijmy to, do czegoś zmierzał, że no, natura nie tworzy jakichś takich wirusów, bo całkowicie tu masz rację. W zasadzie wszystkie wirusy, które są na Ziemi, takie bardzo, nazwijmy to, agresywne, to z reguły zawsze zostały sztucznie stworzone jako broń biologiczna. A tak, oczywiście. Wszystko, można prosto sobie znowu to zweryfikować. Wpiszcie sobie Ebola i zobaczcie, skąd pochodzi jakieś źródło. Okazuje się, że to jest twór sztuczny. A kto, wiesz, kto ma patent na wirus Ebola? Z tego, co pamiętam, to ze Stanów ktoś był tworzony. No i tak jak widzisz, sam teraz powiedziałeś, zadałeś mi pytanie, kto miał patent, więc jeżeli miał patent, to znaczy, że sztucznie wytworzył. No tak, tak, zaraz ci powiem, bo nie chcę tutaj na linii skłamać, ale mów dalej, czytam to. Jasne, przechodzimy dalej. I teraz to, o czym żeś wcześniej wspominał, czyli na temat badań. I teraz zwróćmy uwagę, że właśnie w XIX-wieczni badacze uznali, że była to dżuma, ale wielu z nich zauważyło, że niestety bardzo wiele objawów nie pokrywa się z dżumą. Co więcej, trudno przypisać dżumie taką rzecz jak masowa bezpłodność. Wirus powstanie. I patenty Eboli jest w rękach McDonalda i firmy Monsanto. No, no można sobie to tam... Także... Więc jak już widzicie, no trudno mieć patent na wirusa, który został stworzony naturalnie, tak? Tak, tak. No właśnie. Tutaj też logika. Powiedz jeszcze o tym misjonarzu, czy tym człowieku, który z Bohemii szedł do Kalisza. Tak, to za chwilę dojdziemy, bo za chwilę przeskoczymy na ten kolejny okres, ale zwróćmy teraz na chwilę, omówmy tylko krótko, jakie są objawy, o czym mówią, jak historycy, znaczy badacze, uwikłując się w szczegóły, no natrafiali na wiele objawów, które Holender nie pasują do dżumy. A jest jedna rzecz, która w zasadzie ma te wszystkie objawy. Co więcej, długowieczność, życie ludzi za każdym razem po czymś takim drastycznie się skraca. Przez jakiś pewien okres czasu średnie życie populacji wynosi między 40 a 45 lat, rzadko kiedy ktoś jest dożyć do 50. I zobaczcie, że co zrobili historycy i badacze, wpoili wam, wmówili w zasadzie nam wszystkim, że ludzie wcześniej w zasadzie zawsze żyli krócej, tylko nam dzięki naszej technologii udało się osiągnąć, że żyjemy tak długo, w zasadzie przez to musimy dużo więcej, dłużej pracować i tak dalej, bo po prostu dłużej żyjemy, co jest totalnym znowu kłamstwem i oszustwem. Dlaczego? Dlatego, że jak nawet poczukacie sobie, poczytacie na temat władców czy kronikarzy, bo to jest najlepsze też źródło, władca to może być jakąś tam mieć super ochronę i dostęp do jedzenia i tak dalej, ale nawet jak popatrzymy na ile lat żyli kronikarze przed kataklizmami występującymi, spisującymi i nawet takich sprzed pierwszego wieku, sprzed naszą erą, czyli już w ogóle ze starożytności, to okazuje się, że średnia wieku w tamtych okresach to jest minimum od 70 do 90 lat. Jak to jest dłużej w stosunku do naszego dzisiaj życia? Nie ma, jest nic dłużej, jest to samo. To, że my dłużej żyjemy, to porównują do tych ludzi, którzy żyli zaraz po katastrofach.
bo ten okres życia wydłuża się znowu stopniowo i po każdej katastrofie znowu się drastycznie na jakiś pewien okres czasu skraca. I teraz zwróćcie uwagę, że człowiek, który w ogóle zaproponował hasło jako Dżuma, on to badał no, przez 15 lat. I po 15 latach dotkliwych badań stwierdził, że to nie mogła być dżuma, sama dżuma. Próbował różnych jeszcze wariantów robić, łączyć pchły i szczury, ale to też nie dawało mu wyniku. Dlaczego więc dzisiejsi naukowcy próbują to przypisać do wszystkich kataklizmów wstecz, skoro badacz szczegółowy stwierdził, że nie ma takiej możliwości, nie tylko on jeden. Wszyscy, jak widzieliście na wcześniejszym screenie, no, kłócili się o przyczynę, bo nie dało się tego wszystkiego ująć jednym tylko, jedną chorobą jako chorobę dżumy. I teraz zwróćcie jedną uwagę. Tu są jeden z relacji opisujących, jak wygląda ta choroba. Ten człowiek, co to obok leży, to wcale nie jest chory na dżumę. To jest człowiek, który ma objawy choroby popromiennej. To jest jeden z ludzi z Japonii, który przeżył ataki amerykańskie bomby atomowej. Teraz zwróćcie uwagę szczególnie, jakie skutki są powiązane z chorobą popromienną. Dosłownie wszystkie, które mają objawy osoby, a które zostały opisane przez naocznych świadków z XIV wieku. Wszystkie. Nie ma tutaj żadnej objawy, która by nie pasowała, która by nie wyjaśniała. I teraz zobaczcie, największy problem, z którym się badacze nie zgadzali, to ze śmiertelnością powiązaną z obrzękami. Przy takich skutkach śmiertelność przy promieniowaniu, przy chorobie popromiennej jest bardzo wysoka. No i trzeba jeszcze jedno powiedzieć, bo epidemie, jeśli miały być jakiekolwiek epidemie, to maksymalny czas życia 2 dni to jest naprawdę bardzo szybko. Tutaj musi być coś naprawdę błyskawicznego, także to nie jest jakaś sobie wirusek jakiś, który, bo to tak. Ludzie się męczą tygodniami czy miesiącami. Dokładnie. Dwa dni. Zwróćcie uwagę, że oni próbowali to przypisać do wirusów, to brali pod uwagę, że okres inkubacji zajął 32 dni. Czasem wyraźnie pisze, że niektórzy ludzie w zasadzie jak tylko przy pierwszej fali w zasadzie część w ogóle nie przeżyła jednego dnia, więc na różnych ludzi, w zależności też no i od lokalizacji i być może też i od genów, różnie przechodzili tą chorobę. Zresztą tak jak jest przy napromieniowaniu, no jedni przy mniejszym napromieniowaniu ten okres jest dłuższy chorowania, nawet do kilku miesięcy, to może trwać nawet lata objawy i tak naprawdę tutaj mamy dokładnie taką sytuację, że przez kilka pierwszych pokoleń no, dzieje się w zasadzie katastrofa. Ale muszę to powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy, tam widzowie mogą nie wiedzieć, że następny cykl się kiedy zaczyna, w którym roku? Następny cykl, jeżeli od roku 1348, bo to jest przełom 47-48, bo musimy sobie zdać sprawę, że wcześniej my liczymy od stycznia nowy rok, a wcześniej był liczony od kwietnia, więc w zależności, który miesiąc, ale jeżeli będziemy liczyć no, od środku roku, czyli musimy liczyć jako od 1348, to następny cykl przypadający po 676 latach przypada na rok 2024. No to 6 lat, rzucamy wszystko, bawimy się, jeździmy na wczasy i szukamy antidotum, zobaczymy. Tak, coś może być na rzecz odnośnie tego antidotu. Dlaczego? Wiesz, co mnie zastanawia? Mnie zastanawia rosnąca liczba chorób na nowotwory, na białaczki, tego typu rzeczy. Znaczy my nie wiemy, prawda, czy to jest coś, co się zbliża i to może stopniować ludzi chorują, czy nagle, tego nie wiemy, ale ewidentnie jest ogromna fala zachorowań na nowotwory, raki, guzy. Tak. Zwróćmy uwagę inny cytat, mówiący już o tym, co się w tym okresie dzieje na całym świecie. Indie były wyludnione. Tartaria,
Tartaria to jest określenie, które zanikło już teraz, chociaż jeszcze w XIX wieku było powszechnie znane. To dotyczy wschodnich części Rosji, aż za Moskwą, jeszcze dalej w stronę wschodnią, tam była Tartaria, Mezopotamia, Syria, Armenia, czyli w zasadzie daleko tam na wschód, aż do Azji. Tutaj cała Europa środkowo-wschodnia, Mezopotamia, czyli w dół między, tam gdzie Półwysep Arabski, Syria, Armenia, czyli też tu za Morzem Czarnym, czyli cały ten rejon, pisze wyraźnie, że wszystko było zakryte trupami, ludzie wszędzie umierali. I teraz, co jest ciekawe, zwróćcie na mapę, badacze uważają, że jedynie czego nie dosięgnęło w tym czasie pandemonium, to są tereny Polski, niewielka enklawa koło Milanu i niewielka enklawa na granicy między Hiszpanią i Francją. Też coś jest na terenach Belgii. Ale co jest zaskakujące w tym wszystkim, to to, że wszystkie te tereny w jakiś sposób wcześniej były, znajdowały się i powiązane były ze Słowianami i w zasadzie ze Scytami. Dlaczego? Dlatego, że w Milanie przez długi czas znajdowali się Goci. Tak. Ale w Katalonii... Wypracowali na Rzymian. Tutaj Katalonia, prawda, która się dzisiaj chce odłączyć, mówi się na nich El Polaco, ze względu na podobieństwo języka, że jest świszczący taki język, to nawet tutaj są kibice Realu Madryt i Barcelony krzyczą, Realu krzyczą do nich El Polaco. No i to skąd się też może bierze, prawda? Tak, dlatego, że zwróćmy uwagę, że w Hiszpanii przez wiele czasu spędzili tam Alanowie z Wandalami, którzy, a Wandale skąd przyszli? Przyszli z Nadwisły, byli Słowianami, więc, a zajmowali jakiś czas Hiszpanię, co więcej, stacjonowali, tutaj była granica ich z Rzymem. Tak, więc, tak. Tutaj wiesz co, ja bym to wiązał albo z genetyką, albo z wiedzą, no ale mamy też kroniki, które mówią, że ci przybysze z Arabii, z innych odległych krajów na nasze tereny twierdzą, że była ogromna wiedza, czyli Weda. No. Dokładnie. I zobaczcie, my, nasze, co nam zrobiono w zasadzie w czasie zaborów? Nie dość, że wymazano nam historię, to próbowano nas zrobić całkowicie głupków, za przeproszeniem, dlatego że stwierdzili, że myśmy kompletnie nic nie umieli. Nie mieliśmy własnego pisma, dlatego nie przetrwała nasza historia. Co w zasadzie jest totalnym znowu kłamstwem. Wprost trzeba powiedzieć, to jest kłamstwo i oszustwo. Dlaczego? Proszę bardzo, runa. Wszyscy słyszeli o runach i w większości się... Tak, oczywiście. To coś tam jest, pis na wodę, tam coś wymyślono z runami. To teraz proszę, zobaczcie, to jest relacja dotycząca budowy świata, bo ten człowiek, Abu Abd Allah Mahmad al-Idrisi, był nadwornym kartografem, on był Arabem, natomiast był kartografem i geografem, także podróżnikiem, bo on, żeby stworzyć swój cały plan świata, podróżował wszędzie i on był na dworze króla Sycylii, Rogera II, i on dla niego stworzył coś w rodzaju, nazwalibyśmy to współczesnego atlasu świata. I zobaczcie, kiedy to jest. On żył na przełomie 1100-1166 roku naszej ery. Czyli mniej więcej niecałe 200 lat, w zasadzie patrząc, jak on się rodził w 1100, mamy początek Polski od 960, to mamy raptem 140 lata po tym, jak się pojawił Mieszko I i w ogóle Polska na mapie. No dokładnie. Zobaczcie, co on pisze. Co tyczy się ziemi Bulonia, i trzeba tylko tu jedną rzecz wiedzieć, że u nich problem był między B a P, i N. I to kronikarze tu wszyscy piszą dokładnie, że to chodzi o Polskę, Bulunia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumińskich. Rumińskich, tu wiadomo o co chodzi. Zresztą to jest podane Ar-Rum, generalnie to chodziło o Ar-Rum, czyli runa. Nagle okazuje się, że ta runa to wcale nie jest jakiś wymyślony twór, bo człowiek sprzed 900 lat, 800 z kawałkiem, dokładnie wskazuje na nas. I że my jesteśmy powiązani z runami, czyli nagle nie okazuje się to jakąś fikcją literacką,
ale czymś namacalnym. Tak. Dzisiaj ci przerwę, tylko że dzisiaj na Wikipedii jest zapisane słowo runa jako słowo niemieckie, czy tam germańskie, a ryć pochodzi od słowa, to jest etymologia wywodząca się od tego, że skrobać, czyli pisać, i z tego jest właśnie skriben, schreiben, to jest do siebie, a od siebie jest ryć, tak świnia na przykład ryjem, to jest wszystko, i tak się właśnie tworzyło runy, prawda, od siebie tworzyło się po prostu różne kształty, furtaki, niefurtaki, i stanie słowo runa, i to nie jest żadne germańskie, znaczy germańskie, jeśli chodzi o Słowian, Germanów, to tak, ale nie Niemców, prawda? To właśnie, to jest dobry wątek. Właśnie jak wystarczy tylko ukraść komuś jedno słowo, jedno określenie, jak diametralnie zmienia spojrzenie, bo dzisiaj wszyscy kojarzą słowo Germania z Niemcami, co to jest totalnym zafałszowaniem historii. Dlaczego? Dlatego, że oni przybyli na ziemię Germanów. Tak, no. Mówię ci, że ma słowo skrobać. Skrobać jest powiązane z schreiben, describe, opisać po angielsku, po niemiecku, schreiben, skribe po łacinie, prawda? To jest pisać. I to z sanskrytu pochodzi, to jest powiązanie z sanskrytem, a przeciwieństwo pisać jest ryć, prawda? Też jest rodzaj pisma runicznego właśnie, które tworzyło się na zasadzie młoteczka i dłuta i ryło się po prostu w drewnie czy w kamieniu te runy. Tak, dlatego że runa są pochodne od pism sumeryjskiego. Pism, które właśnie było ryte w tabliczkach glinianych. Tutaj na tych ziemiach łatwiej było o drewno niż o glinę, którą trudniej na terytorium o drzewo było sumeryjskim. No, zamieniono tylko materiał, a dalej robiono to samo, czyli tak. Ryto, pismo i całe przekazy. I w zasadzie to wszystko nam zniszczono. Zniszczono nam to w okresie władzy Piastów, czyli od roku 960 do roku 1300. W zasadzie pozbyto nas całkowicie naszej historii. Zresztą to wprost jest napisane, że palono wtedy wszystkie księgi, palono wszystko, co się tylko dało w imię wiary nowej wprowadzanej. W ogóle Piastowie to nie byli żadni królowie, prawda? To jest... No, większość z nich zdecydowanie tak, to byli książęta, choć był przebłysk za Bolesława Chrobrego, on jest nazywany królem Polski, a tak naprawdę powinien być nazywany cesarzem rzymskim, dlatego że to był jedyny okres, kiedy w rzeczywistości cała Europa była blisko tego, żeby wyzwolić się spod Azjatów, spod Anglosasów. To nie są Europejczycy, ale to... To już na inny odcinek, prawda? Żeby to opisać. Spróbujemy teraz to dokończyć. Teraz cofniemy się dalej do wcześniejszych wydarzeń i zwróćcie uwagę, że w III wieku przed naszą erą tu już się rozjeżdżają pewne daty. To jest związane z tym, że te 266 lat mieliśmy tam sztucznie wrzucone, ale raz, że nie jest to cięte linią, tylko poprzesuwane lekko, to będzie pływać. Bardzo dobrze to pływanie już nawet widać przy trzęsieniu ziemi, które zniszczyło kolosa Rodos. W jednym miejscu mamy rok 224, w innym miejscu mamy rok 227. Już 2-3 lata zaczyna pływać. Inne wydarzenia w ogóle pływają o 10-15 lat, ale co jest istotne, zwróćmy uwagę, że w tym samym czasie, kiedy jest informacja o tym, że miało miejsce olbrzymie trzęsienie ziemi w Afryce Północnej, które zburzyło około 100 miast, całkowicie zburzyło, zrównało z ziemią. I co zaskakujące, dokładnie z tą samą datą wiąże się, że pojawienie się nowych władców, upartów, Rzymian i Wilirii, czyli w zasadzie w południowej części Europy i nie tylko, i w Mezopotamii. Iliria i Rzymianie to w Europie, a Partowie byli w Mezopotamii. Teraz zwróćcie jeszcze kolejną uwagę, że 4 lata później i nawet nie 2 lata później, czyli tak zwanym w okresie 4 lat, który to jest pływające i tak naprawdę to mogłoby być dokładnie w tym samym roku, okazuje się, że pojawia się nowy władca w Chinach, w Egipcie, w Macedonii i wsparcie. Ale co ciekawe, Sparta jest podzielona na dwie części, ale dokładnie w tym samym roku
i u Agiadów, i u Eurypontów, czyli nad Morzem Pontyckim, pojawia się nowy władca. W zasadzie w tym samym momencie na całym świecie powstaje nowa dynastia, nowi władcy. Nie? To jest ten okres właśnie łączony z tą katastrofą, z cyklem 676 lat. Dokładnie, czyli jeżeli znowu udało, wyprostowalibyśmy chronologię, to okazałoby się, że te wszystkie wydarzenia, zniszczenie 100 miast, trzęsienie ziemi, które zniszczyło Kolosa i pojawienie się nagle, wymuszenie pojawienia się nowych władców w każdym tym miejscu, wiąże się znowu z jednym i tym samym wydarzeniem, z katastrofą. No i to dzisiaj ktoś może tam sobie czytać Macedonia, ale to są kluczowe miasta, państwa w tamtych czasie, prawda? Tak, bo inne w zasadzie nie istnieją, to są olbrzymie państwa, a wszystkie inne wchodzą w ich skład. Istnieją jeszcze inne z tym, że tam są bardzo mocno porozjeżdżane chronologie, natomiast jeżeli podstawowych władców się ich weźmie z tego okresu, to w zasadzie mamy tu ich wypisanych i wszyscy jakby na zamówienie w tym samym momencie jedni umierają, pojawiają się nowi. Zwróćmy jeszcze uwagę na kolejny okres. 672 rok naszej ery to był ten rok, okres pływający. A teraz z tego okresu, kiedy ci nowi władcy się pojawiają, to katastrofa powinna się pojawić około roku 270 przed naszą erą. I de facto, jeżeli by dobrze zsynchronizować tamtych władców, prawdopodobnie oni się pojawią właśnie w tym momencie. A to jest z kolei cytat z naszej kroniki, z kroniki z XIII wieku, w której, zobaczcie co jest napisane, zostało znaleziony zapis przez Rzymian, czyli dotyczący jeszcze okresu sprzed narodzenia Chrystusa, czyli może właśnie pochodzić z tego, bo nie jest napisane dokładnie kiedy, ale w każdym razie jaka jest dla nas w zasadzie trudno do pojęcia sytuacja. Ktoś idzie z Bohemii, przeszedł lasy Bohemii, czyli z Czech, czyli z terytorium Czech. I przyszedł na miejsce zwane Kalisz, czyli aż do Kalisza dochodzi. I po drodze spotkał ledwo 6 żywych ludzi. A dalej już w ogóle nie mógł nic odkryć, ani nic iść, bo była jedna wielka pustynia. Wszystko zostało wyczyszczone. I teraz z czym to można powiązać? Na taką skalę. I to w zasadzie w tym momencie na ziemiach polskich, co Imperium Lechitów, które wcześniej istniało, w tym momencie Lechici przestali istnieć. Dlatego my dzisiaj nie nazywamy się Lechitami, tylko się nazywamy Polakami. Dlaczego Polakami? Bo to pochodzi od słowa Polach, czyli przyszliśmy w Polachach. Na miejsce, na ziemię, na których mieszkali wcześniej Lachy, które nas tak bardzo długo też później, nawet do XIX wieku, od strony wschodniej, czyli Ukraina, tamte nazywane, czy Białoruś. No do dzisiaj nas tak nazywają, przecież na wschodzie. Tak, także... Lęki, Lach, także to... Tak jest i zobaczcie, nawet kronika, ona znowu wszystko, żeby ukryć Imperium Lechitów, że w ogóle coś takiego istniało, za czasów zaborcy została ona przemianowana na Kronikę Wielkopolską. A prawdziwa nazwa tej kroniki, pisze, nawet jak wejdziecie sobie na Wikipedię, żeby znaleźć tą kronikę, to musicie wpisać Kronika Wielkopolska. Będzie link, jak odpalicie, to w kronice się wcale nie pisze, że się nazywa Wielkopolska, tylko że się nazywa Kronika Lechitów i Polaków, a obecnie nazywana Wielkopolska. Tak, tak. Widzicie, jaka jest manipulacja tą historią, jak to jest wszystko z premedytacją robione, żeby ukryć, zataić, zmanipulować. I jak widzicie, to dotyczyło ta pustynia Polski, ale co się okazuje, współcześnie są odnajdywane przyczyny, co się stało na tym, że wszyscy oni zginęli. To są najnowsze, można powiedzieć, informacje, w zasadzie sprzed 4 dni, choć nie nawiązują tylko do tych wiadomości, ale łączą się ze wszystkimi innymi, że został kolejny wielki meteoryt znaleziony w okolicach Poznania, tym razem 271-kilogramowy. Ale co istotne w tym wszystkim, to tak jak już zaznaczyłem wcześniej, że to nie jest jedyny, który został odnaleziony.
Wcześniej większy był 261, a jeszcze o jeden do tyłu, to jest w granicach 217 kg meteoryt. I w zasadzie tylko z jednego terenu, z okolic Poznania, zebrano już co najmniej kilka ton meteorytów. Z jednego tylko miejsca. To uświadomimy sobie w końcu, na jaką skalę to była katastrofa, jak musiał cały ten teren wyglądać i dlaczego ktoś, kto szedł z Czech, doszedł do Kalisza, spotkał ledwo 6 osób żywych. I dlaczego już nawet dalej nie próbował nic, bo gdziekolwiek przeszedł dalej, to widział tylko jedną wielką pustynię. A co mamy w linii prostej, prawie w linii prostej od Kalisza na północ? Mamy Poznań. Poznań i Gniezno. Więc nic już za Kaliszem nie istniało. To nam potwierdza, wyjaśnię teraz dlaczego. Ale też nie jesteśmy pewni, czy to od uderzenia meteorytu lub od tego nie. promieniowania, lub to i to, prawda? To też tak, w zależności w jakim czasie. Tak, znaczy moim zdaniem to jest tylko teoria. No. Oczywiście może być całkowicie inaczej, ale ja przypuszczam tak, że akurat przy tej katastrofie, która wyniszczyła Lechitów, zabiła do zera, to wykonał to meteoryt, ich zniszczył, pozostałych okolice, czyli Europę Zachodnią, Mezopotamię, Indie, no w zasadzie wszystkich, łącznie z Ameryką i z Azją, też wymarli jak w wszystkich innych późniejszych katastrofach pod wpływem znacznie zwiększonego promieniowania słonecznego. Przy znacznie mocniej stężonej dawce intensywności promieniowania słonecznego, ono działa dokładnie tak jak promieniowanie radioaktywne. Na nasze komórki promieniowanie słoneczne działa w ten sam sposób. Nas zabija. Efekty będą dokładnie identyczne powinny być. I teraz, co ciekawe, następne te kataklizmy, które są, przy jednym okresie z nich w Chinach jest wówczas wymieniane, że co chwilę widać na niebie spadające gwiazdy. One nie uderzyły ani w rejon Europy, one nie uderzyły ani w rejon Azji. To spadło przy którymś okresie gdzieś w rejonie Afryki. Przy kolejnym okresie ma to może mieć związek z całkowicie zniknięciem w zasadzie przodków Majów i cywilizacji, które zostały. No właśnie, tutaj mamy przez naukowców brak wytłumaczenia, dlaczego niektóre ludy znikały całkowicie, prawda? Jak Majowie. Czy inne ludy. No i mamy też temat podziemnych tuneli i miast pełnych, dużych, ogromnych, można powiedzieć, przestrzeni pod takimi znaczącymi miejscami kultu czy górami. Ja właśnie jestem też w kontakcie z profesorem Kuszem, takim znawcą tej tematyki, napisał wiele książek na temat tych podziemnych tuneli i tam on wykazuje, że no jest, nie ma, Klaus Dona również, na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach są podziemne tunele, czyli ludzie z całego świata wiedzieli, że coś się cyklicznie wydarza i prawdopodobnie też tam się starali ukryć, prawda? I teraz jeszcze najważniejsza w tej całej układance kwestia, to jest zawsze kwestia datowania, bo zwróćmy uwagę, że tutaj badacze uważają, że do uderzenia doszło około 5000 lat temu, czyli... No z datowaniem to też jest ciężka sprawa po prostu. Tak, mimo... właśnie do tego chciałem nawiązać, że to miało mieć miejsce około niby 3000 lat przed naszą erą. Ale co ciekawe, jak próbowałem zasięgnąć wiedzy o akademików, czy da się to de facto określić, czy na przykład ta katastrofa miała miejsce 3000 lat przed naszą erą, te meteoryty spadły, czy jest możliwość stwierdzenia, czy było to 3000, czy 10 tysięcy, czy na przykład w roku 300 naszej już ery, okazuje się, że nie ma takiej możliwości tego sprecyzowania i w zasadzie to określenie, że miało to miejsce w roku 3000 przed naszą erą, to jest w zasadzie takie szacowanie, że najbardziej to by odpowiadało nam do tego, co o czym na dzień dzisiejszy wiemy i wpasujemy się w ramy historii. No dokładnie. Czyli de facto, jakbyśmy założyli, wyresetowali się i historię okazało się, że znamy dopiero od 2300 lat, to równie dobrze okazałoby się, że ten meteoryt wówczas byłby datowany na długość właśnie mniej więcej 2300. Wiadomo, musimy tylko przyjąć jedną rzecz. Ludzie, no tam była wzmianka, obawiali się czegoś z nieba.
budowali na całym świecie podziemne pomieszczenia, tunele, które połączone są ze sobą w niektórych miejscach. No i tam się chowali, czyli jak się chowali pod ziemię, to nie chyba przed potopem, tylko przed czymś z nieba, prawda? Te tunele były dość głębokie, czyli tutaj, jeśli by to było promieniowanie, to tutaj jak mamy odpowiedź na to, że głęboko gdzieś pod ziemią byłaby szansa przetrwać. Tak, zwłaszcza, że zwróćmy jeszcze uwagę na to, że te miasta podziemne, które są budowane, to z reguły to nie są, że są w ziemi wykopane jakieś dziury czy cokolwiek, tylko one wszystkie są kute w litej skale. Tak, kute. No i ktoś, kto to wykonywał to na pewno nie po to, żeby to wykorzystać tam raz, posiedzieć parę dni i koniec, prawda? Tylko tam wielu badaczy twierdzi, że w ogóle nie ma sadzy na sufitach. Musiała być bardzo jakaś wysoka technologia rozwinięta, bo musieli mieć jakieś oświetlenie na dole, prawda? Jakieś światło musiało dochodzić, ale nie ma sadzy tutaj, nigdzie nie ma tej sadzy na sufitach. Tak, zgadza się. I co jeszcze jest też ciekawą rzeczą, na przykład badając jedno z takich miejsc w Turcji, badacze zauważyli, że miejsce wskazuje jakby w tym mieście podziemnym co najmniej przez dwa razy, ale przez bardzo długi okres czasu między sobą ludzie zamieszkiwali. Czyli znowu, sami teraz potwierdzili, że ta lokalizacja była wykorzystywana co najmniej dwukrotnie w jakimś okresie periodycznym. Ale co ciekawe, bo ja też śledzę Hollywood, bo wiem, że oni często gęsto pokazują w niektórych filmach jakieś ukryte przekazy i często szukam tego typu przekazów. No i zaskoczyły mnie niektóre filmy, seriale, które dokładnie opisują to, o czym my mówimy, o tym promieniowaniu, tylko że jest to w formie jakiejś fabuły, prawda? Fikcji czy science fiction, ale jest bardzo duża liczba informacji zbieżnych, które się pokrywają właśnie z tymi cyklami i z tymi, co przeżywa ludzkość po prostu co 676 lat. No, w istocie z reguły najprościej, czy w sztuce właśnie poprzez filmy, czy poprzez jakieś tak zwane fabularne wydarzenia, czy literaturę powszechną, z reguły często się opiera na wydarzeniach historycznych. To jest najprościej, bo nie trzeba nic wymyślać. A to, co się działo w naszej historii przez wiele lat, to długo by to opowiadać i tworzyć filmy czy książki. No, i dochodzimy jak gdyby do jednego z najstarszych przekazów dotyczących właśnie katastrofy takiej, która jest przypisana do choroby. I pierwszym takim kronikarzem to jest Tacitus, który opisuje wydarzenia mające mieć miejsce w roku około 430 przed naszą erą. I on jest tak umiejscowiony, bo teraz przez te okresy pływające trudno powiedzieć, o ile dokładnie go przestawili. W zasadzie on od momentu katastrofy jest o 160 lat za daleko w historii, a de facto prawidłowo powinno się go przesunąć o 266 lat do tyłu. Z tym, że musimy wziąć jedną rzecz pod uwagę, że datowania historyków w tamtym okresie, tak jak wcześniej wymieniłem, mamy kilka. Tak zwaną chronologię krótką, średnią, długą, ultrakrótką. Ale co jest w ogóle? Nosi prawie 150 lat. W ogóle to jest jakieś niepoważne, żeby stworzyć takie sformułowanie jak chronologia krótka, długa czy płynna. Przecież to jest robienie wody z mózgu, prawda? No ale to jeżeli jest sztuczny okres wpisany, to jest nieuniknione. Nie da się wpisać sztucznie jakiegoś okresu, żeby nie było kilka chronologii. Dlaczego? Dlatego, że władca, który tutaj we wcześniejszym tym materiale pokazałem, który się nakłada na dwóch władcy innego miasta, właśnie, jeden po drugim, no to nie można go uciąć, bo raz do połowy by występował on po jednej stronie historii, a drugi raz po drugiej stronie tej historii. Ale muszę tu zaznaczyć, że o dziwo takie przypadki są. Takie przypadki dotyczą wydarzeń z wojny trojańskiej i takie przypadki dotyczą Amazony, które sztucznie zostały przez to wydłużone
ich żywot dziesięciokrotnie. Dlatego, czyli że na logikę już można przybrać, że same kobiety tutaj długo nie pożyją, prawda? Maksymalnie tam dwa pokolenia, a tutaj mamy 1000 lat ponad, prawda? I co ciekawe, nie dogadali się widocznie kronikarze, albo no, to dla nich ten okres dziury był nie do końca zrozumiały, co się porabiał. Jak czytam gdzieś z jednych zapisków, to potrafili, zwłaszcza odnośnie do mitologii greckiej, grekorzymskiej, bohaterów, zwłaszcza to dotyczy to, bo to najsztuczniejsze też u nich było wojny trojańskiej, to jeden i ta sama postać potrafiła być związana z wojną trojańską i występuje w okolicach roku 1200 przed naszą erą, tak jak umiejscowiono wojnę trojańską, a z kolei u innego kronikarza on już występuje po drugiej stronie tak zwanej tych wieków ciemnych, czyli pojawia się w roku około 750 przed naszą erą. No i teraz to jak gdyby pokazuje jednoznacznie, że ten okres jest sztuczny. Chyba, że potrafimy znaleźć inne rozwiązanie, które pokaże nam, że człowiek ten żył 430 lat. No ja wiem, bo namacalnie widziałem te dziwne rzeczy, które dzisiaj nikt tego nie wymazuje, prawda? No ostatnio tam nawet w naszych książkach razem żeśmy szukali i że tutaj minister edukacji pisał w książkę, że naziści uważali Ariów za nadludzi, a zwłaszcza Żydów, prawda? To nie chodzi o sens tego sformułowania, tylko po prostu jeśli się coś takiego uczy, a wcześniej się nie tłumaczy, czy to była prawda, czy nie, to trochę to jest coś nie halo z tą edukacją. Tak, to pokazuje po prostu, jak na jaką skalę idzie zakłamanie, jak jest próba usunięcia czyjejś tożsamości. Bo... Tutaj nie poruszaliśmy sprawy Semitów i sprawy czarnogłowych, bo tutaj oni bardzo się tutaj wiążą z tą historią naszą i zakłamywaniem tej historii, bo to się dzieje praktycznie do dzisiaj, prawda? Dlaczego im na tym tak zależy, dlaczego jest to tak dla nich ważne, no to można w następnym odcinku już poruszymy, bo dzisiaj to już będzie prawie ponad 3 godziny materiału. No ale mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę... Masz jeszcze więcej slajdów? Nie. No, że ten odcinek jest i tak długi po prostu, ale naprawdę nie jest to możliwe, żeby w tak krótkim czasie to wytłumaczyć, tym bardziej, że tutaj chcielibyśmy przedstawić troszkę namacalnie, że każdy sobie może to sprawdzić w różnych źródłach. I sprawdzić też o epidemiach, jak to tak naprawdę z tym wszystkim było, no bo to, że wszyscy dziś wierzą, że jest tak, to jest tylko wiara, prawda? To nic z nauką nie ma. Tak, to się zgadza. Myślę, że pomimo, że on jest taki obszerny, a najlepiej byłoby pokazać samo tylko wyliczenie, ciach, bach, tylko problem polega na tym, że znowu to byśmy zamienili w religię, czyli każdy by musiał nam albo zaufać, albo zawierzyć, a to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pokazać schematy, pokazać, jakie są dowody i pokazać wam, że każdy może to sam zrobić i sprawdzić. Oczywiście. Możecie przeliczyć, każdy ma kalkulator, proszę bardzo, weźcie. Dostęp do informacji, to, co wszystko znajduje się w prezentacji, to jest ogólnie dostępne. Czyli każdy może zweryfikować i samemu policzyć i każdy sobie może spróbować poszukać innego klucza, czy znajdzie się inny klucz, który de facto połączy, tak jak ten, wszystkie przekazy z całego świata. Bo i z Ameryki Południowej, z Azji, z Europy, z Mezopotamii. Z każdego zakątku świata mamy zebrany w jeden klucz, który wyjaśnia wszystko. Dzięki temu nie mamy żadnych jakichś dziwnych długości lat życia władców, długości lat panowania, które wychodzi po... Ja ci coś powiem, no tutaj nie ma co gadać o przeszłości, jak mamy tylko 6 lat przed sobą. Postaramy się dowiedzieć, bo tutaj jest ważna sprawa. Znaczy ja w to wiesz, ja to też podchodzę do tego jak do wszystkiego, no ja muszę mieć silne dowody, dalej to badamy. Tak, oczywiście, tu efekt jest taki, że historia pokazuje nam, że nie wszyscy giną. No nie, i oni jeszcze nie mogą... Tak to ale możliwość. Po coś ci nasi przodkowie stworzyli te mechanizmy, żeby nas ostrzec, żeby nam, jak gdyby, w zasadzie to nie nas, sami siebie, własnych potomków,
żeby tak, im tak. robić, pokazać, kiedy mają się przygotować, kiedy mogą zacząć się chować i żeby uniknąć zagłady. Nie? Tak, zobaczcie, co się dzieje w świecie współczesnym. Dlaczego takie państwo jak Stany Zjednoczone, jak Europa Zachodnia przygotowuje się ewidentnie na coś? Dlaczego tunel największy, który ostatnio zbudowano, który ma 57 kilometrów, od razu jest zrobiony jako największy tunel, jako największy schron w Europie? Tak. Dlaczego? No w Niemczech jest wzmianka o tych podziemnych miastach powiązanych ze sobą, podziemne tunelami. No i też się na coś przygotowują, prawda? No myśmy byli ostatnio z Radcem Zalewskim na tej wyprawie na Łysej Górze i po prostu to obliczenia nas szokowały po prostu, co tam się pod nią znajduje. No akurat niefortunnie straciliśmy materiał wideo, będziemy starać się przekazać to w formie zdjęć i opisów. No ale jest to temat też, Łysa Góra jest temat ściśle powiązany z dzisiejszą prezentacją, także ludzie mogą się domyślać, o co chodzi. Tak, no niewątpliwie, jeśli istniały schrony, a istnieją na całej kuli ziemskiej, a patrząc naszą historię i w zasadzie idąc tropem grupy R1A1, prowadzi nas ona do Mezopotamii, stamtąd do Egiptu i we wszystkich tych miejscach, jak szli z południa na północ, wszędzie istnieją podziemne miasta. Czyli jednoznacznie jest to powiązane no, z nami, że tam, gdzie byliśmy, to zabezpieczaliśmy się. Więc na pewno, jeżeli to robiliśmy na tamtych terenach, a dotarliśmy aż tutaj, to tu tak samo muszą być. I tak, ta Łysa Góra na pewno... Robiliśmy z Edim symulację ostatnio i podnosiliśmy tam różne... Jest taki program poziom mórz, raz wyżej, raz niżej. No i o dziwo, Łysa Góra wciąż tam jest, prawda? Ślęża... Tutaj okolica Krakowa, tutaj Czerna, ale też ci powiem, że nazwa Scytowie, to moim zdaniem, jeśli się wiąże ze słowem szczyt i faktycznie te ludy chowające się pod górami w tych różnych tunelach, podziemnych miastach, no to po katastrofie co zostaje? Po prostu uczcić, że przeżyli, na tej górze się stawia jakieś świątynie, no i później wiadomo, chrześcijaństwo tam przejęło te miejscowości, czy te święte miejsca i do dzisiaj, no i są nietykane, trudno w ogóle je też zbadać, prawda, bo to już jest w ogóle sakrum i profanum, ale tak. No ale tutaj moim zdaniem ludzie powinni to wiedzieć i mi się wydaje, że rozwiązanie zagadki z liczbą bestii 666 dzisiaj zostało rozwiązane, może tutaj możemy się mylić, to jest nieważne, no każdy to może jakby po swojemu interpretować, ale dość są mocne dowody na to, że tutaj chodzi o okres czasu i bestią jest nazywane coś, co powoduje te różne anomalie na Ziemi i w różnych okresie, w różnych cyklach, w różnych miejscach, prawda? Wydaje się, że to niektóre ludy całkowicie giną, jak Majowie, a tutaj niektóre ludy mają to szczęście i przemieszczają się gdzieś, inne ludy się przemieszczają. Możliwe, że te ludy na tyle znały te obliczenia, że potrafiły przewidzieć wcześniej i te migracje zaczynały wcześniej, prawda? Bo tu widać ewidentnie, że przy niektórych datach oni zaczęli wędrówkę kilka lat wcześniej przed tą katastrofą. Też tak, jak najbardziej też tak może być. No, to nie tylko Majowie wygnęli, bo zwróćmy uwagę, że po Sumerach też. Sumerowie. Akadejczyków, no jest tak, bardzo jest wiele. Dużo. W pewnym momencie nagle z dnia na dzień przestały istnieć, ale tu ja bym chciał jeszcze nawiązać coś, co żeś bardzo słusznie zauważył z tym szczytem, czyli łączenie imienia Scyt, szczyt i w ogóle Scytów od słowa szczyt, czyli od góry. Dlaczego? Dlatego, że kiedy pojawia się szczyt? On znajduje się w naszej chronologii. Pojawia się dokładnie wtedy, kiedy kończy się całkowicie linia rodu Lechitów. Oni umierają, on się pojawia. I tu dobrze to zauważyłeś, że jak najbardziej można to wiązać z kolejnym ludem tych, którzy przeżyli katastrofę, przeżyli to w górach, stąd to określenie jego nazwy jako szczyt jego, dlatego że on tworzy nową generację, czyli nową jak gdyby hierarchię opartą nowe państwo. I zwróćmy uwagę, że na linii czasu w historii już nie słychać, nie ma nigdzie Olechitów, bo oni byli wcześniej w historii, a przez długi okres czasu, przez wiele wieków
pojawia się na mapach, w tekstach, we wszystkich kronikach państwo Scytów. Państwo Scytów, no Rzymianie i Górni. Scytów. Tak, tak. Szkoda, że nie mamy dużo czasu, bo też moglibyśmy mówić o Troi i w ogóle Etruskach i w ogóle innych jeszcze tajemnicach historii, ale ten temat jest okropnie ważny, mi się wydaje, także będzie ciąg dalszy. W następnych odcinkach będziemy chcieli pokazać, skąd i dlaczego tyle tych kronik zostało nam zniszczonych, spalonych, bo tak naprawdę zostało parę, na których się opieramy. To niektóre udało się jakby odzyskać i na terenach francuskich czy gdzieś indziej jeszcze, bo prawdopodobnie ktoś myślał, że zostały totalnie zniszczone. No ale gdybyśmy mieli dostęp do tej wiedzy, o której pisał pewien kronikarz, że nasz kraj jest tutaj przesycony wiedzą, prawda, starożytną, także tutaj można zakładać, że ta wiedza jest z nas, którą trzeba po prostu tę buzę na nowo poukładać i ją odzyskać. Być może właśnie to, czego nam brakuje teraz na naszych terenach, jest niewiele prac archeologicznych, a w zasadzie w poszukiwaniu starych, dużych miast, które miały być twierdzami, to niewielkie. Niestety najgorszą rzeczą jest to, że większość naszych prasłowiańskich miast znajduje się dzisiaj w obrębie państwa niemieckiego, do którego nie mamy dostępu. Zarzucano nam, że nie mieliśmy miast murowanych. Wszystkie nasze miasta murowane, w zasadzie ich większość, znajdowała się pomiędzy Renem a Łebą. Nie Łebą, tylko Łabą, rzeką. Na terenach tamtych mieliśmy najwięcej miast. Dlaczego? Dlatego, że tereny pomiędzy Odrą i Wisłą, gdzie teraz w zasadzie większość kraju mamy, w tamtym okresie to były tereny bagniste. Bagniste i stąd te puszcze i lasy, to były tereny, oczywiście to były tereny bagniste i myśmy robili z Edim te symulacje poziomu mórz, to powiem Ci, że no, wody powoli osiadały, te jeziora mazurskie, które zostały, polodowcowe również. W kronikach jest wszędzie opisane, to było prawie ponad 90% lasów i puszcz, prawda? Także to były takie rejony, ale to, że dzisiaj mamy tak mały, okrojony kraj, to nie znaczy, że dawno, dawno temu no po prostu siła ciężkości władzy była prawdopodobnie no, gdzie indziej. Ale wiesz co, powiem Ci tak, temat jest bardzo ciekawy do badań i tutaj każdy może jakieś komentować i wrzucić jakiś wpis, co myśli. Możemy jakieś inne też dowody ciekawe, żeby to połączyć. Oczywiście w tych 3 godzinach to nie byliśmy w stanie, żeby to wszystko połączyć, bo to jakbyśmy chcieli historię naprawić, historię ludzkości w ciągu 3 godzin, prawda? Myślę, że miesiąca by nam nie starczyło, nie tylko paru godzin. No, ale po prostu no, mamy nadzieję, że będą przeciwnicy, zwolennicy, to jest normalne, bo albo z kimś się rezonuje i przedstawia pewne dowody i jednemu będą się układać, drugiemu nie, no to na tym to już polega, ale nic nie forsujemy, nic nie mówimy, że to jest 100% prawda, to jest na pewno było tak. Po prostu wiem, że nic nie wiem, to jest nasze motto i dzięki temu myślę, właśnie dzięki temu, że nie forsujemy nic, no to jest może łatwiejsza droga, żeby coś poukładać w całość. Tak jest, jak gdyby zebraliśmy tylko fakty rzeczy, spróbowaliśmy to znaleźć jakiś wspólny mianownik tych wszystkich wydarzeń. Udało się znaleźć jakiś klucz, który de facto może błędnie, może tylko przypadkowo połączył je wszystkie. Niemniej jednak okazuje się, że jakiś klucz taki istnieje, który może dać odpowiedź na to wszystko. Natomiast wszystko, co inne tutaj żeśmy zobaczyli, usłyszeli, cytaty, to są cytaty nie kogoś, kto sobie wymyślił, albo nie historyków, którzy żyją po tych wydarzeniach w znacznym czasie, ale większość z nich to jest opis ludzi, którzy żyją w czasie kataklizmu. Więc no właśnie. Ja nie mam podstawy, żeby im nie wierzyć, nie ufać. Co więcej, prędzej nie uwierzę współczesnemu badaczu, historykowi czy kogokolwiek bada dane zagadnienie i będzie mówił, twierdził co innego, co podaje mi kronikarz z danego okresu. No, to jest chyba naturalne i właściwe. Raczej wierzyć komuś, kto żyje w tym czasie, zwłaszcza, że nie jest to jedyny, czyli
No oczywiście. Historycy z kilku źródeł mówią o tym samym, jak gdyby już nauczyli świadkowie, ci kronikarze historycy, niż badacze współcześni, którzy nagle tu pisze wyraźnie, że prawie na dużych przestrzeniach wszyscy zginęli i w zasadzie w całej Anglii no, co dziesiąty człowiek przeżył, a z drugiej strony współczesna informacja mi przychodzi, która mówi, że Anglię w zasadzie tak najmocniej nie dotknęło w stosunku do reszty Europy, bo maksymalnie 60% populacji zginęło. Także apel do rządzących światem, nie macie się o co martwić, o przeludnienie planety. To się reguluje samoczynnie, cyklicznie. Także oni o tym wiedzą dobrze. No, ostatni teledysk Justina Timberlake'a mnie troszkę zszokował, bo mniej więcej pokazuje to ten świat za parę lat, co może być. To też dla takich ludzi ciekawych, którzy słabo, nazwijmy to, nie ufają i raczej się wyśmiewają coś, co określane jest zmianą teorii spiskowych, to odwołuję, żeby wygooglowali sobie, sprawdzili na temat związany chociażby z pomnikiem iluminatów, który się znajduje w Denver. Tak, tak. Ale... Oni to wprost określili. Jest taki pomnik. Dążą i zrobią. Tam tylko w skrócie powiem, że celem jest zredukowanie populacji całego świata do poziomu 160 milionów. To jest wprost napisane na dużej tablicy. To jest jakiś też procent malutki. No. Teledysk Justina Timberlake'a, Supplies, to jest chyba ostatni jego. I tam jest takie, jest ta trzynastka w piramidzie. Wcześniej podpalona, prawda? Tak by się już coś gotowało. A na samym końcu dzieci brudne, takie jakieś po jakiejś świecie zagłady, muszą zaczynać od początku. No de facto coś, co sam widziałeś naocznie, będąc na lotnisku w Denver, prawda? Masz dokładnie tą samą symbolikę namalowaną na ścianach, na nowoczesnym lotnisku. Dokładnie to. No dokładnie to i oczywiście swastyka, prawda? Kształt. No ale oni mają te symbole zakodowane, oni pewne rzeczy wiedzą. Co nie znaczy, że my też ich mamy nie wiedzieć, dlatego też staramy się tutaj przywrócić. No, znamienne jest tylko to, że te kody, które tutaj jakby przedstawiliśmy, symbolika, która znane postacie z całego świata pokazują te same symbole, prawda? Czyli to wynika, pokazuje to jasno, że oni wiedzą, a my nie. No tak, dokładnie. No, chociażby nawet wystarczy spojrzeć na tą symbolikę Stanów Zjednoczonych, nie? Dlaczego? Okej, przecież mamy liczb, cyferek 1 500 000. Dlaczego akurat pechowo wszystko to, tylko takie można tam wyczytać wartości? Czemu cały czas jest ta trzynastka, powtarza się? Dlaczego to daje sumę wszystko 52 i dlaczego suma sumarum wychodzi w wartość 676? Mhm. Czemu taki akurat zbieg okoliczności? Czemu taki zbieg okoliczności jest w wielu miejscach? No o tych czarnogłowych musimy zrobić nowy odcinek, bo to jest bardzo kluczowy temat. Ja wiem, że ty troszeczkę unikałeś tego tematu, się w kopie. A, tak, to nie jest łatwy temat, zwłaszcza, że słowo czarnogłowy, bo w wielu przypadkach można to odebrać obraźliwie, ale nie powinno się tak tego odbierać. Dlaczego? Dlatego, że słowo to występuje dokładnie w takiej formie we wszystkich mitach. Wyobraźcie sobie, że sformułowanie czarnogłowy pada w Sumerze, czyli w Mezopotamii, pada w Egipcie, pada w mitach greckich i pada w Azji, w Chinach. Jak Chińczyk może użyć słowa czarnogłowi? Powstaje nowy naród czarnogłowych. Po podbiciu dopiero wszystkiego innego. Czyli jasno jest, w Egipcie jest wprost pozostawione na stelach informacje w danym okresie z tak zwanej starej dynastii, w pierwszej, żeby uważali i wystrzegali się czarnogłowych. Ten sam lud Sumerowie określają mianem Martu. I tak samo nazywają ich czarnogłowych. Bogowie, którzy występują w mitologii sumeryjskiej, nazywają ludzi tych czarnogłowych.
niestety to określenie występuje wszędzie, na całym świecie. Tak, tak. I tutaj jeszcze może się uda grafiki, infografiki wstawić. Oni są związani jakby z bogiem Enki, który Hemenkiego ma dwa rogi, jak to nie pokazują, prawda? Może wstawimy dla porównania to już tam widzowie będą wiedzieć, o co chodzi. Arturze, to ja Ci dziękuję bardzo, bo nie chcę już, ja myślę, że ten materiał już jest bardzo długi. Również dziękuję. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem. I zapraszamy do następnych części. Tak, myślę, że następne też będą dość ciekawe, bo też będą... Tak, tak. Coraz ciekawiej będzie. Konkursacyjne, to co najmniej właśnie ciekawe sytuacje. To dziękuję bardzo i miłego wieczoru. Pozdrawiam. Ja Cię pozdrawiam. Cześć, Arturze. Cześć. Cześć.